Proces twórczy i proces rozwoju nie może mieć miejsca bez popełniania błędów, ale do tego muszą być stworzone komfortowe warunki. Czym jest ta intuicja, czym jest ten wewnętrzny głos, bo to też jest w twórczości, to też jest, w, że my tworzymy z jakiejś intuicji, z jakiegoś pragnienia. Kto to wytłumaczy? To, że ktoś wykonuje ruch do przodu i czasem to jest na przykład właśnie ruch z, z miejsca wychodzenia z, ze strefy komfortu, to jest ruch kreacji. Dla mnie jest to ważne. Dla mnie jest to istotne, żeby ten przekaz był jednak na pierwszym miejscu, ale jeżeli nie mamy techniki, jeżeli nie mamy tego narzędzia, to trudno nam się będzie również wyrazić. To to wyrażenie będzie takie nieudolne w jakiś sposób. Płyta moja Back to Dechist jest o relacjach. To wszystko jest o ludziach, to wszystko jest o tym, że my jesteśmy ze sobą w jakiś sposób połączeni. My nie możemy się oderwać, ja jestem sobą, jestem samotną wyspą, bo nie. Myślę, w naturze człowiek jest piękny, jest wspaniały, ma piękne, czyste serce, ja tak wierzę. Muzyk, wokalistka jazzowa, doktor sztuki, trenerka głosu, wykładowczyni, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie orędowniczka, praktyk mindfulness i medytacji, introwertyczka i osoba wysoko wrażliwa. Przed Wami Ania Michałowska. Bardzo, bardzo mi miło i witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Witam Cię serdecznie Aniu w podcastie Ty Tu Tworzysz. Jest mi bardzo miło, że z jednej strony przyjęłaś moje zaproszenie do rozmowy, a z drugiej strony, że zaprosiłaś mnie do siebie. Jest tu przepięknie. Bardzo I mi miło. Dosłownie parę dni temu wydałaś płytę, co to za płyta? Płyta nosi tytuł Back to the Trees i w zasadzie w tym zawiera się i mało, i dużo w samym tytule, ponieważ płyta jest takim zwieńczeniem mojego, jak to lubię nazywać, takiego procesu takiej drogi. Trochę dojrzewania. Ona jest o powrocie do korzeni, powrocie do drzew. Między... Dlaczego do drzew? Dlatego, że ja, kiedy rozpoczęłam ten proces twórczy, to byliśmy w pandemii. I był też taki moment, kiedy po prostu te lasy nam zostały w pewnym momencie absurdalnie ode... odebrane. <gry> I, I pojawiła się ogromna, zresztą zawsze we mnie była taka ogromna potrzeba bycia wśród natury, bycia w naturze, i wtedy to było bardzo takie intensywne. Więc ja, ja w tej naturze zaczęłam poszukiwać ukojenia, Poszukiwać y, y, takiego utulenia wewnętrznego, który każdy my się wtedy potrzebował i też przez, poprzez naturę zaczęło się otwierać moje serce. Moje serce otwierało się na to, kim ja jestem tak naprawdę. Więc za tym poszło Back to the Trees, ale też niektórzy mówią Back to the Roots, czyli po prostu poprzez to ukorzenienie, czyli też powrót do moich korzeni, to powrót do mojej przynależności, to kim jestem, to do, do kogo przynależę, gdzie jest moje plemię. Tego poszukiwałam. No ta, no to, jest to, to jest bardzo jest... ładne, to plemię. No, tak, i plemię to nie zawsze musi być, chociaż w tym kontekście akurat było, ale plemię to nie zawsze musi być rodzina ta najbliższa biologiczna. Tylko okazuje się wtedy w tych, w tych sytuacjach i też przejdę może, o, bo, bo też o tym jest ta płyta back to the trees, to są relacje. To są relacje, które sobie, które da, podarowuje nam świat, które my sobie same, sami zapraszamy do naszego życia. I oni są, oni zaczynają być naszym plemieniem, oni zaczynają też tworzyć nasze, nasze życie wokół, pięknie to ubogacać, pięknie to dawać nam lekcje, bo ja też uważam, że każda osoba jest nawet dzisiaj, kiedy się spotykamy, to na pewno będzie jakaś dla nas fajna lekcja o nas samych po prostu. Nawet sama rozmowa zawsze jest jakąś lekcją, zawsze jakoś jest przygodą, którą, z, którą później, z której możemy później czerpać jakieś, jakąś fajną refleksję. No ale nawet ci, co nam zalezą za skórę, to też oczywiście, jest lekcja. Oczywiście, że tak. I powiem szczerze, teraz zrobię taką może dygresję. Tego się też bardzo uczę, ponieważ w moim życiu wydarzają się, i może to na zewnątrz tak wygląda, że wszystko jest takie piękne, no wydałam płytę. Tu się dzieje, tam są piękne opinie, bo, bo tak jest, bo dużo rzeczy fajnych się dzieje, ale jak w każdym życiu dzieją się różne rzeczy. I w moim również, w moim prywatnym życiu również dzieją się rzeczy, ale uczę się czego. I to też jest back to the trees. I to jest też o mnie, że uczę się właśnie wyciągać lekcje. Z każdego spotkania z, z, z osobą, z każdego doświadczenia. To jest bardzo trudne, ale myślę, że bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach, żebyśmy taką lekcję odbierali, bo wtedy nam jest łatwiej iść przez to życie, wyciągać jakieś wnioski. I po prostu iść do przodu tak? Jakim, z jakimś tam fajniejszym doświadczeniem swoim. Także, hmm. także tak, a back to the trees, no trzeba tego posłuchać. To jest płyta o drodze, płyta o siostrzeństwie, bo tam jest też bardzo, bardzo silnie kobiecość jest zarysowana. Te kobiety są takie istotne dla mnie. One zawsze były, ale też i też to, że ja bardzo czuję taką kobiecą energię i myślę sobie, że to, to też wykorzystuję w mojej pracy, ponieważ no, tak się zdarza, że w większość przypadków tych moich edukacyjnych to są kobiety właśnie. To są kobiety wchodzące w życie, wchodzące w. W, już niektóre w dorosłość, niektóre w związki. I myślę sobie, że one też patrzą na mnie, na tą trochę starszą kobietę, i, i, i myślę, że też się przeglądamy w sobie trochę. Ja się przeglądam w ich młodości, co jest też piękne i takie wznoszące bardzo często. One mają fajne też różne przemyślenia, natomiast myślę, że one już mogą też czerpać z jakiegoś mojego nie tylko doświadczenia jako muzyk, jako, jako wokalistka, jako, yy, yy, jako ktoś, kto pracuje z głosem, ale również jako człowiek, jako, jako kobieta, właśnie. Z jakoś tak bardzo, bardzo jest to u mnie intensywne i obecne. Mm -hmm. Dobrze, a powiedz mi, jakbyś miała człowiekowi, który cię nie zna kompletnie, mm -hmm. opisać. Jaka to jest muzyka, jaka to jest piosenka, którą ty robisz? Ojej, w paru to, to jest bardzo trudne. To znaczy, na pewno idiom jest jazzowy, ponieważ ja z tego nurtu wychodzę i z tego nurtu wypływam, ale jest to mimo wszystko piosenka i jest to piosenka, którą bardzo. Czy piosenki, które bardzo chciałam, żeby były komunikatywne. Co to znaczy? To znaczy, że chciałam, żeby one prosto z mojego serca trafiały do serca osoby, która to poczuje w danym momencie, bo ja mam świadomość, że. Że są ludzie, którzy, którzy mają różną wrażliwość i różne potrzeby na dzień dzisiejszy. Być może to kiedyś ich dotknie, może w ogóle, w ogóle to zupełnie nie będzie w ich potrzebach słuchanie tej, tej muzyki. Natomiast myślę, że w tych piosenkach zawarłam bo tak lubię o nich mówić, że to są po prostu piosenki. One mają formy jazzowe, mają improwizacje. Ja tam też takie dwie quasi improwizacje poczyniłam. Natomiast tam są teksty ważne, tam, są, tam jest ważne ta, ta, to, to poczucie emocji, to wyrażenie moich emocji. I myślę sobie, że to są piosenki, które są szczególnie niektóre, mogą być dla kogoś uznane jako zbyt intymne, bo one są trochę, o tej, właśnie jakby pokazują tą drogę. Jest taka piosenka Jestem tu, która opowiada o mnie w, pierwszy, w pierwszych jakby minutach, sekundach, mówi o mnie. tej tej, tej starej, tej starej Ani Michałowskiej, która się bała, która była jeszcze z lęku, która jeszcze znała swój potencjał, ale jeszcze nie, nie do końca wiedziała, jak go tworzyć. Trochę się przyglądała temu światu jak za szybą, trochę tak hmm, pół kroku do tyłu, i, i później następuje taka przemiana, która, która się odbywa akurat improwizacją Michała Iwanka. Jest to przemiana improwizowana, i, i następuje ten przełom, kiedy ja śpiewam już o tym, że ja już wiem, gdzie ja jestem i wiem po co ja tu jestem, że ja stoję tu, że stoję pewna, że ja że już się nie daje wprowadzić w jakieś swoje poprzednie schematy, które mną wcześniej rządziły, tylko właśnie. Z pełną piersią stoję i, i, i mówię o sobie. To jest intymne. Zadałeś mi pytanie o muzykę, myślę, tak sobie, ale myślę, że ja nie, nie chciałabym określać muzyki, muzyki, ponieważ ona się sama określi. Natomiast to, co dla mnie jest ważne, to jest przekaz tutaj ważny. I wiem, że w muzyce jazzowej jest to trudne, ponieważ wokalistki jazzowe bardzo często siłują się na to, żeby to było właśnie muzycznie doskonałe, żeby to było utrudnione, żeby to było jakieś takie w takiej harmonii. Oczywiście, te piosenki są bogate, w te wszystkie elementy, ale zupełnie nie to było moją intencją. Moją intencją było właśnie przekazanie tego, co mam w środku i przekazanie emocji i być może trafienie na taki podobny grunt do czyjegoś serca. Że ktoś ma podobno, podobne odczuwanie albo podobne rzeczy przeżywa. Czyli te wszystkie, tak jakby, no nie chcę mówić techniczne, ale pewne mhm. warsztatowe rzeczy są w służbie... Przekazu, rozumiem. Tak, tak, zdecydowanie tak. I myślę, że ja w tym momencie, i też to, też to mówię swoim studentom, technika jest jakimś narzędziem. To technika, czy, czy w ogóle środki różne wyrazowe, one są narzędziem do czegoś. One są narzędziem do tego, żebyśmy wyrażali to, co mamy w środku. I tak jest w każdej w dziedzinie. dziedzinie. Tak, czy to w fotografii jest fotografia? Tak oczywiście. Tam są emocje najważniejsze. To znaczy, tak, to jest moje zdanie. Oczywiście każdy może mieć inne. Yy, I znam takich fotografów, którzy mówią, nie, zupełnie mnie emocje nie interesuje, Ja po prostu robię to, to, to. Tylko, tylko właśnie pytanie, czego my szukamy, yy, czego my w ogóle w życiu szukamy i czego szukamy w sztuce. To samo podejrzewam jest i w każdej sztuce, nawet cyfrowej, nawet graficznej, tak, że, że, że to, znaczy dla mnie jest to ważne, dla mnie jest to istotne, żeby ten przekaz był jednak na pierwszym miejscu, ale jeżeli nie mamy techniki, jeżeli nie mamy tego narzędzia, to trudno nam się będzie również wyrazić, to to wyrażenie będzie takie nieudolne w jakiś sposób. Dlaczego? I nie dlatego, że ktoś tego jeszcze nie potrafi. Tylko często, my, myślę sobie teraz, taka myśl do mnie przyszła, że my mamy problem z tym, że jak nie mamy jeszcze tej techniki, a mamy już coś do powiedzenia i zaczynamy to wyrażać, to też zaczynamy to chować, bo aha, bo ja jeszcze tego nie wiem, no to to jeszcze może nie jest mój czas. I ten przekaz zostaje taki trochę zatarty. Nie wiem, czy, czy, czy stłumiony, się, Taki tak? stłumiony, że. To, że, że ten przekaz jest wtedy. Pohamowany, może. Pohamowany, trochę. bo jeszcze sam człowiek nie jest ugruntowany w sobie, właśnie w tej technice, w, tych, w posiadaniu tych narzędzi, itd., itd. W momencie, kiedy już to ma. Kiedy już przeszedł tą drogę i jakby zbudował sobie tą bazę, też myślę, że bazę takiego poczucia wartości, bo, to te, bo, bo rozwój muzyczny, ale nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale przynajmniej taki w pracy z głosem, bo głos to jest człowiek. Ja też o tym mówię w swoim podcaście, że to jest dojrzewanie i wspólne dojrzewanie, tak zwane, czyli głos i ja dojrzewam. I wtedy, kiedy ja, a ja już, no można powiedzieć, że jestem kobietą dojrzałą, dojrzałą, myślę taką mentalnie. Do, dojrzało, oczywiście to, to, to jestem cały czas w drodze i dojrzewam, natomiast dziś, na, na dzień dzisiejszy mam właśnie taką intencję, mam zupełnie inne myślenie, że ja już, jest, ja już wyrażam coś innego, wyrażam to, co chcę wyrazić i, i a, y, głośno o tym staram się już mówić, bo wcześniej jeszcze y, miałam cały czas taki imperatyw, żeby mówić o, o prawdziwie, o różnych rzeczach, ale dopiero dzisiaj czuję. Kiedy tak naprawdę, myślę, sobie stanęłam przy sobie i zaczęłam się ze sobą komunikować i nawet sobie tu wygrawerowałam mam taki wisior od niedawna, wierna sobie, że ja naprawdę chcę być już wierna sobie. I to mnie y, 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 trochę, trochę to mnie tak zatrzymało, że no tak, no jeżeli ty już jesteś teraz wierna sobie i już te hasła głosisz, no to teraz bądź i bądź, i bądź faktycznie w każdej przestrzeni wierna sobie i to mnie trochę do tego obliguje, ale... Ale ja już nie chcę inaczej. To, to, jest, to jest coś takiego i to pokazuję moim studentom. Ale też wiem, że ta droga, którą oni mają na samym początku, po poszukiwanie sobie tych technik, tych, tych sposobów swojej estetyki, swojego wyrażenia, swojego w ogóle języka muzycznego, to jest ok. To jest wszystko po coś. To jest po to, żeby właśnie dojść do jakiegoś miejsca takiego, gdzie ja powiem: Okej, okay, ja to wszystko już mam i ja na przykład mogę sobie użyć z tego fragmentu. Ja nie muszę już pokazać wszystkiego, a na początku ludzie i właśnie muzycy jazzowi często to mają, że ja muszę wszystko pokazać. Ja muszę wszystko, każdą swoją tutaj technikę. Wszystkie że, 50 wszystkie, akordów ja muszę pokazać. Że ja je znam. Mhm. Wtedy mój kolega jazzman powie o, on, ja, on, on tak. to wie. I to jest, jest, jest taki, taki trochę snobizm w tej muzyce. Popisania że opisania się techniką? Oczywiście, że tak. Więc tutaj jest takie zaskoczenie, bo pomimo tego właśnie, ja, ja, ja to też chyba mówiłam i w podcaście swoim, że i moi studenci też mają takie oczekiwanie, mówią: No, sorko, ale to już musi być takie, po prostu już doskonałe, że ta muzyka to już będzie taka po prostu wyśmienita pod każdym względem. Ja mówię: Owszem, tak, bo ja wierzę, że takie będzie, ale. Zupełnie nie to jest moją intencją. Moją intencją jest zupełnie to, żeby to trafiło do twojego serca. Kiedy sobie siedzisz wieczorem, kiedy pijesz sobie herbatę, kiedy może masz gorszy albo lepszy czas, bo to jest i nie tylko na gorszy, nie, nie, nie chcę jakoś rekomendować, że to jest jakaś muzyka melancholijna, bo nie. Bardziej myślę, że ona niesie, niesie nas w tą wiosnę, ale właśnie to jest o tym, żeby to gdzieś tam pod tymi powiekami, pod tym sercem sobie jakiś taki dźwięk poruszył czyjąś strunę wewnętrzną. Czyli takie ciągle ważne i ciągle prawdziwe jest powiedzenie, to chyba Beethoven, tak? że zagranie fałszywej nuty jest bez znaczenia, tak, ale granie tak. bez pasji jest niedopuszczalne. Oczywiście, tak, to Beethoven, tak. Doskonałe to jest, to jest doskonałe. I ja myślę sobie teraz, ja pamiętam tu, przytoczę też moją, moją wspaniałą w ogóle profesor z Katowic, a nie Gad, która jest wyśmienitą wokalistką jazzową. I pamiętam, że ona właśnie coś takiego powiedziała, bo też przechodziła, jak każdy, przez różne etapy śpiewania standardów jazzowych, później to, później to, później to, później to i poszukiwania takiego wewnętrznego. I ona mówi, Ania, ja jestem dzisiaj w takim, na takim etapie, że ja mogę zaśpiewać najbrzydszy dźwięk, najładniejszy dźwięk to, to tak, tak czuję, po prostu to czuję i mogę zaśpiewać taką techniką i taką, bo już zebrałam dane i znalazłam drogę do, do różnych technik, więc ja po prostu ja tego używam, bo w tym momencie tak czuję, bo w tym momencie to czuję i to wynika z mojej pasji, to wynika z, mojej, z poczucia mojego serca właśnie. I to jest. Coś, czego powinniśmy szukać w muzyce. I w ogóle w sztuce myślę. No tak, ale padło słowo też właśnie poszukiwanie, a poszukiwanie to jest też danie sobie przestrzeni na błędy, nie. Czyli nie bania się tego, że zrobię coś nie tak, i to nie będzie doskonałe, i w związku z tym siedzę i tkwię w tych. Jakiś kolejna? To jest bardzo trudne. W ogóle ten, ten, ta tematyka popełniania błędów jest bardzo trudna. My dzisiaj myślę, w ogóle młodzi, chociaż myślę, że młodzi, czyli młodzi tacy jak ja, mieliśmy z tym ogromny problem, bo wyrosliśmy też z takich domów, gdzie wszystko. Gdzie nie było takiego, takiej autentyczności i nie było tego przyzwolenia na popełnianie błędów, bo trzeba było być doskonałym, bo dziewczynki to muszą się zawsze grzecznie ładnie zachować i być takie na, rączki na, na, na kolankach. No, takie, mieliśmy, takie odebraliśmy wychowanie i, i, i pokazanie się światu tym, tak, w takich no, swoich słabościach. No, to nie, było, to nie było, że tak powiem, komfortowe, prawda? Więc myślę, że bardzo dużo mieliśmy z tym problemu, i myślę, że dzisiaj młodzi tacy jak ja, po 40-letni młodzi odbierają tę lekcję od życia i zaczynają teraz wychodzić do tego, że to jest, że to jest naturalne i dawać sobie to poczucie, okej, okay, ja nie muszę. I to właśnie to takie napięcie w ogóle, które jest w tym, że, że taka presja, że ja muszę być tym doskonałym i na zewnątrz jest wszystko doskonałe. Dzisiaj młodzi troszkę są inni. Oni już to trochę mają, oni, oni płyną troszkę z innym prądem, ale mimo wszystko, ja teraz mogę się też powołać na to, jak ja pracuję właśnie z, z uczniami czy ze studentami, to, to proces twórczy i proces rozwoju nie może mieć miejsca bez popełniania błędów. Ale do tego muszą być stworzone komfortowe warunki. Czyli osoba, no właśnie, osoba, która powiedzmy prowadzi tą, tą młodszą osobę za rękę, musi stworzyć takie warunki, Przede wszystkim poczucie zaufania, że ty możesz upaść, ty możesz upaść przy mnie. To nie ważne, że ty jesteś na uczelni, że ty już jesteś studentem i od ciebie albo ty sobie sam wymyśliłeś, że ty już musisz to umieć, a są takie y, y, przestrzenie uniwersyteckie, że trochę tam jest taka, takie napuszenie i w zasadzie ten student przychodzi na przykład albo przychodzi właśnie z Katowic do mnie. Do Lublina. No bo Katowice to jest jednak tak, e, ale klasa są, wysoka, e, dość e, chyba najlepsza w Polsce bardzo, uczelnia tego bardzo, typu, nie? Ale, ale jest coś takiego i zauważyłam to i to nie tylko przy miałam ja takie dwie studentki, które mówiły pani profesor, tam było trochę tak, że tam wszystko już trzeba umieć. Ja tam nie mogę, nie, mogę się, nie mogę się tutaj odsłonić z tym, że ja jeszcze czegoś nie wiem, bo tam już wszyscy wszystko wiedzą, a ja tego nie wiem i co ja mam teraz z tym zrobić? I ja mówię dobrze, to my sobie teraz Spokojnie stawiamy pierwsze kroki i oni są, oni są zachwyceni, bo to jest to, że bez tych pierwszych kroków my możemy iść w życie z, później, z takim, nawet skończyć te studia w Katowicach i ży, żyć z takim oszustwem braku kompetencji, które żyćmy, których nie mogliśmy sobie tam po prostu wziąć i ich wy, wypracować. Ja im tutaj daję tą możliwość, mówię, słuchaj. Robimy wszystko, skala po skali. Proszę bardzo, tak chcesz, tak? Proszę bardzo, tak. Wszystko jeszcze jest w ukochaniu, ugłaskaniu, przytuleniu yy, mentalnym i nie tylko, bo, 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 bo oni wiedzą, że mają we mnie ogromne wsparcie. Ale bez popełniania błędów nie może się człowiek niczego nauczyć. no To, to, nie, nie, nie ma, to, to w ogóle nie, nie ma opcji. Mhm. No, tutaj dotknęłaś paru rzeczy, które mam zapisane jako tematy do dalszej rozmowy, mhm. ale ja wrócę jednak do tej płyty, bo to nie jest Twoja pierwsza płyta. Nie. Moja, moja pierwsza płyta, znaczy tak, ja w ogóle gościnnie brałam udział na kilku płytach, z czego jestem bardzo dumna. Między innymi właśnie płyty Mariusza Bogdanowicza, który jest kontrabasistą jazzowym i, i, i to jest taka postać w, w polskim jazzie, o no, której można przeczytać w, chociażby w podręczniku do, do historii jazzu. My jesteśmy w ogromnej przyjaźni, Mariusz jest dzisiaj kierownikiem naszej katedry jazzu i muzyki rozrywkowej w Lublinie właśnie na UMCS-ie. I między innymi właśnie na jego płycie, ale nie tylko. Natomiast moja płyta, snów w pejzaże, pierwsza moja autorska, znaczy autorska właśnie moja de debiutancka płyta. Dlaczego nie mówię i nie chcę teraz tak przyklejać, że autorska, ponieważ większość tych utworów, które powstały na tamtą płytę, to, był, to były kompozycje mojego męża i, i, i w zasadzie ja bardzo lubię tą płytę i to był piękny proces, ale ja jeszcze wtedy nie byłam gotowa na chyba wyrażenie właśnie siebie i to, co się pojawiło teraz w tej płycie, dlatego ona jest dla mnie tak dla mnie jest taka ważna i tak bliska, bo to jest faktycznie moje, tam są moje kompozycje, tam są dwa moje teksty, jeszcze z tymi tekstami to też tak właśnie otwieram tę przestrzeń, bo, bo, bo to też się właśnie wszystko bierze w tym rozwoju, że czy ja już jestem na to gotowa, czy ludzie tego nie odbiorą jakoś infantylnie i tak dalej, i tak dalej, ale to jest wszystko po pomalutku sobie, sobie, sobie tam gdzieś tam się dzieje. Więc ta pierwsza płyta była dla mnie wielką lekcją o tym w ogóle, jak robić takie rzeczy, jak się nagrywa płyty, jak, jak zdobywać te kontakty, jak, jak być z tymi ludźmi, jak w ogóle interpretować taką muzykę. I niewątpliwie tak, to była moja debiutantowska płyta, ale. Tą, trochę tak, myślę, że ona jest taka debiutancka Prim. <grym> taka, taka, że to jest takie moje, moje. No dobrze, ale jak postawa twórcza, twoja się zmieniła? No właśnie. Yy, Oprócz tego, co powiedziałem, przede wszystkim się, o, się otworzyła ta postawa twórcza, ponieważ yy, wcześniej yy, w mojej przestrzeni moi, mojej głowy wydaje mi się, że to z tego też płynie. Nie było tej przestrzeni, że ja mogę. Że ja mogę coś stworzyć, co. Oczywiście ja tworzyłam rzeczy, ale że, że wydawało mi się, że to nie, 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 no to to jeszcze to się światu, to w ogóle to, to, to się nie nadaje do tego, żeby pokazać tego, to światu. I w momencie, kiedy ja dojrzewałam sama ze sobą, kiedy już sobie tam dorastałam, ta płyta była wydana 7 lat temu, to jest kawał życia mimo wszystko. I kiedy ja zobaczyłam, yy, yy, siadłam do tego pianina i zaczęłam tworzyć, i coś się zmieniło, właśnie, że po pierwsze, to nie chodzi o to, że to już było doskonałe. Ale w moim podejściu się coś zmieniło, że ja właśnie, właśnie to też jest to, że ja przestałam się już patrzeć na te błędy, przestałam się tak bardzo oceniać, tak bardzo ten krytyk wewnętrzny, który tam wcześniej z baseballem wychodził i, i po głowie dawał, to myślę sobie, nie, 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 kolego, siadamy sobie obok, ty sobie możesz tu patrzeć, przyglądaj się, jak ja tu sobie tam piszę te piosenki. Bo rozmawiamy później. Bo rozmawiamy później, ja cię nie neguję, jesteś, bądź. Bądź przyjacielu, bądź. Ja wiem, że ty tam gdzieś jesteś, ale to się, to się zmieniło właśnie, że pozwoliłam sobie na to, żeby z tym bardziej wychodzić do świata, bo ja bardziej już byłam gotowa na to, żeby wyjść do świata. To, to, jest, to, to jest po prostu, płynie razem. To się tego, tego się nie da, myślę, w procesie twórczym oddzielić. To zadam ci takie zadanie, w trzech słowach e, określić swoją twórczość, mm -hmm. jakbyś opisała. W trzech słowach no. twórczość, y, emocje, prawda i autentyczność. No to prawie piękno, prawda, dobro <laughs> wyszło. Czy dobro, dobro też możemy rozumieć w, w, r, różnako, prawda? My możemy, czy miłość, no każdy mówi o tej miłości, do, to, to są takie slogany, które każdy zna, ale w zasadzie dla każdego znaczy co innego autentyczność i prawda też może dla każdego znaczyć co innego. Dla mnie autentyczność jest to, że ja sobie już pozwalam na to, żeby być taka, jaka jestem, że ja tego nie oceniam. Okej, okay, dzisiaj jestem taka, więc taka wam się pokazuje. I dlatego dzisiaj czuję, że taka jest moja właśnie twórczość. Mhm, dobra, a wokalistyka jazzowa? Mhm. Co jest takiego niezwykłego w wokalistyce jazzowej? Mhm. Dla mnie osobiście y, to jest przepiękna przestrzeń eksplorowania y, i Bycia w kreacji, dlatego że wokalistyka jazzowa, nie chcę tu porównywać do innych wokalistyk, no bo wiadomo, klasycznych, natomiast sam, sama ta dziedzina, ponieważ my bazujemy na na początku uczymy się tych standardów jazzowych, ale już śpiewając, ka, ka, każdy wokalista, zaczynając raczkować w tym, tej tematyce standardów jazzowych, zaczyna wychodzić właśnie i, coś, i próbuje śpiewać coś innego. To już, jest, to już jest improwizacja, bo dojdę teraz do improwizacji, która jest też formą kreacji, ale właśnie to jest to, że my możemy kreować w czasie rzeczywistym, że możemy y, y, improwizować w czasie rzeczywistym, czyli ja mogę podłączyć się ze swoją emocją, którą mam w danym momencie, oczywiście posiadając te wszystkie narzędzia, umiejętności, bo bez tego się też nie da, więc y, ten zasób wokalista jazzowy powinien mieć, y, no troszkę większy niż tylko ten techniczny, sam wokalny. Bo, tu myślę, że, bo w ogóle myślę sobie o tym, że wokalista jazzowy to jest muzyk jazzowy. I mówię to z czystym sumieniem. Pamiętam, jak kiedyś mój profesor jeszcze z Katowic się śmiał, mówi, pamiętajcie, żeby nie było jak w kawale, że spotkał, się że spotkał się wokalista z muzykiem, nie? To, to, tylko właśnie, że, że, że ten że Wokalista ma być muzykiem jazzowym, dlatego że, a co określam jako muzyka jazzowego, wokalistę, to jest to, że ja posiadam umiejętność pracy z harmonią, akompaniamentem. Wokalista jazzowy powinien posiadać umiejętność wykonawczą jakąś na instrumencie, bo to bardzo nas ubogaca. Ale też umiejętność improwizacji, umiejętność, ale improwizacja też się wiąże właśnie z, z, z rozpoznawaniem harmonii, czy, czy skal jazzowych, czy różnych innych skal. No, muzyk klasyczny, a nawet wokalista klasyczny nie do końca dochodzi do takiej wiedzy, bo jest mu to niepotrzebne zwyczajnie. No ale to też jest jakaś taka odwaga, nie? No bo żeby zaimprowizować po prostu ad hoc, no to, Je, tak, to, to naprawdę tak. trzeba mieć zaufanie do... Siebie to, jest, to jest odwaga i ja to lubię porównywać do języków, że, że my ucząc się języka angielskiego czy jakiegokolwiek języka, zanim zaczniemy mówić, prawda, my budujemy sobie, znamy te trzy tysiące słów i, i zanim się właśnie odważymy to, mówić, to, to jest dokładnie to samo z improwizacją. Jak nie zaczniemy, no to nie będziemy tego robić i jak nie będziemy właśnie popełniać błędów i mylić się, i na początku będzie to wyglądało koślawie. Ja się nawet z moich studentów śmieję czasem, że mam takiego, pozdrawiam cię Piotrek, jak tego będziesz słuchał, że mówię, Piotrek, no nie śpiewa już tego skatu takiego z Bollywood. I oni się, ja, to jest serdeczne, to nie jest takie, że ja tam ich obśmiewam czy coś, ale, ale to jest okej, okay, niech popełniają te błędy, ale żeby się właśnie odważali. Ale co jest jeszcze dla mnie fascynujące, bo to już nie chcę wchodzić może, bo, bo temat improwizacji to, to jest bardzo szeroki temat, ale to, co w wokalisty jazzowej mnie pociągnęło, to jest właśnie to, że ja mam swobodę Wyrażania siebie. W muzyce klasycznej, jak obserwuję też moje koleżanki, które uczą yy, śpiewu klasycznego, no to tam jest, że tak powiem, podany schemat nutowy. Ty musisz wykonać to w taki sposób, jak sobie to kompozytor, za, jak sobie tego zażyczył, albo jak on to sobie wymyślił. No i ona wykonuje, to jest trochę jak teatr dla mnie. To jest trochę taki teatr lalek, no, pięknie ubranych, bo one są często bardzo właśnie w tych scenach. Yy, 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 oczywiście, absolutnie tego nie naguję, bo to jest sztuka i każdy, ma, każdy się może w tym pięknie odnaleźć, ale. Ale tutaj jest jakaś bliskość. Tu jest jakiś taki rodzaj tego, że ja naprawdę jestem bardzo blisko też z tym słuchaczem. Że mogę dojść do tego momentu, że jeżeli ja otworzę te swoje wrota serca, to ten słuchacz to złapie. I to naprawdę może być w jednym dźwięku, który będzie emocją poruszony, to, 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 to trafia do tego słuchacza. I to jest fascynujące właśnie w wokalistyce jazzowej, myślę. Rozrywkowej również. Ale myślę, że popowa muzyka szczególnie, ona się też już innymi prawami rządzi, że tam to jest bardziej takie skomercjalizowane i teraz my idziemy, co, mu, co się tu będzie podobało, trochę się takie dopasowujemy do, do okoliczności, a jednak wokalista jazzowy, pomimo tego, że to jest wokalista niszowy, to myśli dobra, będę śpiewał siebie i, i, i to zazwyczaj jest fajne, no. to jest fajne. Pamiętam. A ty pamiętasz w swoim życiu taki moment, kiedy zdecydowałaś, że to będzie to? Pamiętam, co ty będziesz robić w życiu? Pamiętam ten moment, ja, yy, ponieważ ja w drugim stopniu szkoły muzycznej uczyłam się właśnie śpiewu klasycznego. I pamiętam taki moment, bardzo pozdrawiam, moją panią, ona się nazywa Antonina Kokszar. fantastyczny nauczyciel yy, notabena, natomiast ja w duszy po prostu grał mi ten jazz, ja zaczęłam tego słuchać w liceum, zaczęłam tej muzyki, i ona mnie tak przyciąga tą wolnością, tym takim ojeju, ona tak robił to tak inaczej. I pamiętam, że jeszcze ja nie skończyłam drugiego stopnia, yy, nie zrobiłam matury, yy, bo od razu poszłam do, właśnie zdawałam na studia na jazz. I pamiętam, jak moja pani się strasznie na mnie obraziła, bo to jest taki rodzaj, a ty idziesz na jazz, to co tam będziesz gardłem śpiewać? Bo to już takie po, było pojęcie w ogóle, że, że wokaliści jazzowi to w ogóle nie mają żadnej techniki. To też takie pokutuje, yy, takie, takie wyobrażenie, już to się zmienia bardzo, bo dzisiaj świat się yy, yy, bardzo edukuje, ale... Ale nie, no w ogóle, to przecież to, 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 co tam będziesz robić? W ogóle się zmarnujesz, się, dziewczyno. To ogóle... I Ona była strasznie na mnie, po, po, potwornie, pa, pamiętam, się na mnie obraziła, ale ja tak chciałam śpiewać ten jazz. I pamiętam to, pamiętam to swoje uczucie. I, i, i myślę sobie, i teraz to, ta pani po wielu latach, no po 20 latach, yy, gdzieś tam mnie w ogóle na Facebooku odnalazła i, 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 i mi pokrat, pogratulowała, bo poobserwowała to, co się dzieje teraz w moim życiu. Mówi: Okej, okay, to jest fajne, to jest fajne. no Ja tego nie, jakby nie, nie czułam, nie wiedziałam, że ty tak. Także no to był ten moment taki myślę, no czy tych momentów pewnie było wiele, ale taki kiedy ja zdecydowałam pójść na studia właśnie jazzowe. No i teraz przechodzimy może do twojej roli jako edukatorki, mm -hmm. bo ty swoim studentom tak jakby towarzyszysz w tej drodze, w, tej, w tym znajdowaniu właśnie takiej drogi, takiej, takiego no nie wiem siebie. Tak, tak, ja to lubię właśnie tak nazywać, że ja im towarzyszę. Może tutaj włożyki w mrowisko, ale w, tej, w środowisku akademickim jest, taka, jest takie ryzyko i wiele osób niestety mm, korzysta po, z niego, korzysta z niego i po, po, tą drogą podąża, ale ona jest bardzo ryzykowna, że właśnie tak bardzo się oddzielają od tego człowieka młodego, że tak bardzo ja jestem już tym OE, oh, a ty jesteś taki, mm, ty jesteś tym jeszcze nieistotnym, takim. Ja już nie chcę tego rozbierać na czynniki pierwsze, ale to wynika z różnych rzeczy, na pewno też z jakiś Kompleksów, braku poczucia swojej własnej wartości. Natomiast u mnie jest zupełnie inaczej. Ja bardzo im towarzyszę i pomimo tego, że oczywiście jest ten dystans, ale ten dystans nie tworzy się dlatego, że ja ten dystans sztucznie stwarzam, tylko ja po prostu poprzez też moją wiedzę i to, jaka jestem, jakiś taki autoryt jest autorytet jest zbudowany. Natomiast Lubię właśnie o tym tak mówić, że jestem trochę krok przed nimi, że ja się z nimi rozwijam, ja się od nich też bardzo uczę dużo, bo, bo proces twórczy jest wspólnym procesem. Ja przez to, że też mam taką intencję, bo to też się zdarza, że na przykład, nie wiem jak jest, in, ale myślę, że w każdej dziedzinie sztuki jest tak, że, że, że jak się okazuje, na przykład, że uczeń ma coś takiego, widać ten potencjał i ten nauczyciel, który nie ma zbudowanego poczucia wartości, Zaczyna mu blokować ten potencjał, no. bo, bo się może boi tego. No konkurencja nie? rośnie. Nam zaczyna to. rosnąć konkurencja. Ja w ogóle tego nie mam. się sobie kurczę. Świetne to jest. Rób to. Ja ci pomogę. Ja ci tu jeszcze, jeszcze ci fame zrobię. po prostu oni wiedzą, że ja ich trzymam za rękę jak przyjaciel, który będzie im dmuchał w te, te skrzydła, które często mają połamane, bo to są bardzo ludzie wrażliwi, którzy wchodzą i to też jest bardzo ważne, żeby właśnie być człowiekiem, bo w muzyce ci ludzie naprawdę są. Ultra wrażliwi. Jednym po prostu zdaniem można ich zamknąć, które jest wypowiedziane w jakiejś nieczułości. Więc tak, ja, ja właśnie z tej intencji miłości, czułości y, im towarzyszy. Czyli rozumiem, że chodzi o to, żeby stworzyć warunki. Tak, tak, odpowiednie. tak, tak, No, bo to tak jak z dzieckiem jest. Jeżeli dziecko ma stworzone warunki, czuje się bezpiecznie, czuje się kochane, czuje się, że, że wszystko ma dostarczone, tak? To, to pożywienie, tu oni mają dostarczone inne pożywienie, prawda? Ale jakby stworzone jest ta, stworzona jest ta baza i jeszcze jest powiedziane, kochanie. Upadniesz, dobrze, to, to podniosę cię, i okej, okay, idziemy z tym, ra w tym razem. Ja ci będę towarzyszyć. To oni wtedy naprawdę mogą się pięknie, yy, bez deficytów, tak zwanych, mówiąc, psychologicznym językiem, rozwijać. I to robią. Mówisz, że Twoja edukacja opiera się na takich wartościach, które pozwolą studentom w pełni rozwinąć skrzydła. Tak. Tak. Co, jakie to są wartości? Szacunek, szacunek do siebie, do, żeby poszuk, poszukali tego w sobie, bo, bo to jest ważne, ale też szacunek do drugiego człowieka. Dla mnie jest ważne to, żeby ci ludzie, którzy są nawet w mojej klasie, tak zwanej byli wspierający dla siebie. To jest dla mnie ważne, bo to wsparcie, bo to, 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 co płynie od drugiego człowieka i to dobro, które sobie między sobą będą dawali, będzie ich również rozwijało i będzie im ich y, 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 wznosiło wyżej. Y, Czyli znowu plemię buduje się. Buduje takie. się plemię. Y, ja bardzo, wszystko i to też płyta moja Back to the Trees jest o relacjach. To wszystko jest o ludziach, to wszystko jest o tym, że my jesteśmy ze sobą w jakiś sposób połączeni. My nie możemy się oderwać i ja jestem sobą, jestem samotną wyspą, bo nie. Też to jest w procesie twórczym ważne i też ich tego uczę. I to też, też jest u mnie istotne, że mówię, poznawajcie ludzi, wchodźcie z tymi ludźmi w relacje bliskie, bo w muzyce jazzowej jest tak, że jak nie poznasz na przykład na studiach kolegów, nie zaczniesz z nimi grać i tworzyć formacji, to później jest trudno stworzyć jakąś relację. Jak oni nie znajdą tego swojego plemienia, będzie im bardzo trudno, bo, bo w pojedynkę będzie im trudno tworzyć. No ale to... muzycy jazzowi to w ogóle jest taki, takie dziwne plemię, że tak powiem. <grymne> <Dziwne> <grymne> <grymne> bo, bo nagle jestem na koncercie jazzowym i wychodzi trzech muzyków, i mówią, A właśnie spotkaliśmy się na lotnisku, porozmawialiśmy i gramy. Nie? Tak. Tak. nigdy wcześniej nie grali, nagle wychodzą i to jest po prostu fenomenalne. No tak, tak, tak. W innych gatunkach to jest raczej Tak, znaczy to historia. daje. To, to przestrzeń daje to, to właśnie ta, ta otwartość na improwizację, bo oni wiedzą, że mają określoną formę. Ona być może jest zapisana w nutach, czy tam w jakichś kwitach, jak to my mówimy. <noise> my mówimy w, na to kwity, daje ci kwity. Natomiast to, co się dzieje pomiędzy, to jest. Ta otwartość, która się, która się zaczyna rodzić między, między muzykami, e, którą oni sobie dają, to, przez, to, jest ta, to jest ta syntonia. To pięknie Mariusz Bogdanowicz właśnie powiedział. Syntonia, czyli taki rodzaj połączenia metafizyczne wręcz, e, który jest właśnie, pomiędzy, tworzy się bardzo często pomiędzy muzykami, i oni wtedy razem, jako, nazwę to teraz bardzo tak duchowo i górnolotnie, jako jedno ciało trochę płyną. Jeżeli, jeżeli płyną, to płyną. Nie, nie zawsze tak się udaje, ale to jest jakiś ideał do stworzenia pięknego koncertu i myślę, że wtedy ludzie też to, ten, ten koncert odczuwają, jako że, że to był bardzo dobry koncert. Ale właśnie to jest to budowanie plemienia, to jest znowu o tym, że ja się otwieram na ciebie, a ty się otwórz na mnie, ja, ja cię pociągnę tu, ja cię czymś zainspiruję, bo to jest też często tak, jeden muzyk zaczyna coś tam sobie plumkać, nazwę to, już jest to pianista, tak? I nagle zaczyna to poruszać gdzieś, aha, dobra, dobra, poczułem to, idę i teraz kontrabasista przejmuje tą, tą pałeczkę i to jest, to jest właśnie w muzyce jazzowej fantastyczne i oni się nie muszą znać. Teraz jak pomyślałam, Nie muszą się znać tak na co dzień, ale oni w tym momencie pokazują to co mają prawdziwego, czyli duszę. To jest ich dusza, która teraz z nimi, która się komunikuje pomiędzy nimi i, i to jest chyba w ogóle najpiękniejsze, co może być, właśnie. Tak sobie teraz pomyślałam o tym, że, że tak jest. Ja tego też szukam w muzyce, dlatego bardzo ważne jest znowu te relacje, żeby e, oczywiście tym nie, nie zawsze tak jest, że ci muzycy się spotykają, bo, bo oczywiście są muzycy, którzy tworzą ze sobą e, projekty i, 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 i znają się, i ja na przykład wolę w ten sposób pracować, ponieważ jest to poczucie też komfortu dla mnie, że ja tego człowieka znam i ja mogę mu z, mimo wszystko zaufać, że on e, no, zachowa się w jakiś dany, określony sposób ale z drugiej strony jest ta przestrzeń na, na, sob na bycie sobą i porozumiewanie się takie trochę po, poza, poza w ogóle werbalne. Mhm. No relacje, relacje, czyli krótko mówiąc rola ludzi w życiu, tak? Tak, tak. tak. Czyli to wracamy znowu do tego plemienia. Jak ty wybierasz ludzi, których wpuszczasz do swojego... Życia, powiedzmy, mm -hmm. artystycznego. Czy to się dzieje zupełnie intuicyjnie, czy ty jak, jak analizujesz to? To znaczy, tak, to jest troszkę tak jak w życiu, że, że im jestem starsza, tym też wiem, czego w relacjach potrzebuję, a czego nie potrzebuję. I czasem jest tak, że, że idziemy z kimś przez po prostu życie, i ta osoba już zaczyna w jakiś sposób się oddalać, albo już nam nie jest po drodze. I tak często jest też z muzykami, że. Pomimo tego, że to jest dalej fajny muzyk, być może on w innym projekcie coś tam by fajnego stworzył z kimś innym, ale już czujesz, że twoja wrażliwość albo to, co ty masz do powiedzenia światu, niekoniecznie jest kompatybilne z tym, co ten muzyk też ma w sobie. I to nie chodzi o to, że on jest zły, ale wtedy się eliminuje w jakiś sposób, idzie się szuka dalej takich muzyków, którzy są naprawdę na, i odpowiadają naszym. Obecnym wibracjom, jak ja to nazywam, bo wtedy to będzie płynęło najpiękniej. Ja nawet śmiem twierdzić, że ja takich ludzi sobie trochę przyciągam, bo my przyciągamy, też w to wierzę, to tak filozoficznie teraz, ale przyciągamy do, do życia ludzi takich, czym wibrujemy w środku. No Jest, chyba nie tylko ludzi, ale yy, 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 też tak, zdarzenia i... Tak, oczywiście, ale ja w to wierzę, bo, bo ja naprawdę przyciągam i teraz wiem, że przyciągam... Wspaniałych ludzi do swojego życia i nawet i te kobiety, i te, te wszystkie osoby, przyciąg które przyciągnęłam w tej mojej drodze Back to the Trees to są osoby właśnie z tej wibracji. Natomiast też pojawiły się takie osoby, które były też lekcją. I na przykład już wiem, że dalej nie będę chciała w takiej zażyłej może relacji z nimi kontynuować swojego, swojej drogi ale ja to, ja to szanuję i w i, i poszanowaniu tej osoby, bo to nie chodzi o to, że ją odrzucam, ale po prostu widzę, ok, wykonaliśmy jakoś, na, na ten moment się spotkaliśmy, on był nam potrzebny, no to teraz sobie tak płyniemy w dwóch różnych kierunkach. To też jest o szacunku do tego człowieka, ale, ale też w poszanowaniu siebie, i tego, co ja mam i czego ja, ja, i czego ja potrzebuję na ten moment. Jakieś postawienia granicy też? Oczywiście, i tego też się właśnie uczę. I o tym też jest Back to the Trees, bo ponieważ ja zaczęłam właśnie też pracować nad sobą wewnętrznie, to zaczęłam też widzieć, że oho, dobra, to tu muszę postawić więcej granic i, i uczyć się tego. No i tak, no i właśnie trzeba postawić czasem takie granice, gdzie po prostu wiesz, że to, to, to już nie będzie w jakiś sposób służyło, że to już nie będzie takie korzystne i dla ciebie, i być może tej osoby również. Więc no, to tak, tak to wygląda. No tak, tak, słowa Twoje, że nie da się pominąć ścieżki rozwoju wewnętrznego. Tak, tak, tak. tak. Czyli nie tylko mm, muzycznie, yy. nie tylko warsztatowo, yy. ale yy. wewnętrznie. Tak, ja to powiedziałam w podcaście. Jak, no. Znaczy, ja to w ogóle tak mówię o tym często. Myślę, że tak, myślę, że. To znaczy, tak, da się. Umówmy się, da się. Bo człowiek może spać całe życie i my wiemy, że dużo ludzi śpi i po prostu technicznie, ambicjonalnie, czy pewne rzeczy, czy, czy tak analitycznie, czy po prostu tylko wykorzystując swój potencjał mózgu na przykład, osiągnie jakieś rzeczy, jakiś swój cel. On stworzy nawet tą muzykę, która będzie intelektualna, będzie jakaś tam. Tylko pytanie, czego potrzebujemy w życiu. Dla mnie to jest nieod, nie, nie, nieodłączne, bo z tej jakości mojego rozwoju wewnętrznego, a back to the truth jest moją, moim, moją drogą rozwoju, powstało to, co powstało. Powstał taki, no mówiąc to nieładnie, produkt. Gdybym ja nie przechodziła tych wszystkich meandrów swoich wewnętrznych, nie byłoby to takie, jakie jest teraz. Więc dla mnie to jest istotne. Ale mówię, no to każdy może mieć inne oczekiwania też. Ja to też mówię moim studentom. No właśnie, sąd moje pytania. Yy, Jak to wygląda? Próbujesz ich zarażać tym, yy, czy nie musisz zarażać, yy, bo oni sobie zdają sprawę już, Nie, no? właśnie to jest tak, że ja trochę tak, po, ponieważ ja z, nim bar, z nimi bardzo dużo przegaduję tak pomiędzy, dlatego, że to jest też ta, ta praca wewnętrzna, czyli oczywiście nie chcę tutaj wychodzić po swoje, po, poza swoje kompetencje, ale to, że ja kocham w ogóle te psychologiczne wszystkie tematy i rozwojowe i też często w tym jestem, obec, obecne to jest w moim życiu, to ja się z nimi dzielę różnymi rzeczami. Oni widzą, jaka ja jestem, i oni trochę to tak. Niektórzy bardziej otwarci łykają, to ich chcą tak samo, a inni po prostu im mówię, słuchaj, ty masz swoją drogę. Otóż to jest w poszanowaniu, bo inne może mieć zupełnie inne priorytety I może na przykład chcieć tworzyć muzykę, właśnie popową, która nie musi być jakaś ambitna, nie musi być jakaś tam z wrażliwości, tylko po prostu ma na przykład cieszyć kogoś, tak? Albo być skoczna i, i odpowiadać zupełnie i, i okej, okay, ja to szanuję. Nie przeszkadzać w tańcu. Nie przeszkadzać w tańcu. I, i, i i ja mówię, okej, okay, okej, okay, ja mam tak, ty możesz mieć tak, ale to też może być tak, że ten człowiek może mieć tak w tym momencie. Bo na przykład za 10 lat powie: Aha, dobra, ona coś tam mówiła takiego. Kurczę, może by dobrze by było się tam otworzyć, tą to, 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 to jedną to szafeczkę, jedną szufladkę, tą taką w moim sercu, bo to też wydaje mi się, że ludzie człowiek, jak się rozwija i chce, jest otwarty na rozwój, a to jest bardzo trudne. To jest bardzo takie, no niewygodne bardzo często. A to jeszcze powiem o jednej rzeczy. To, to się będzie rozwijał również właśnie tak wewnętrznie. Jak nie, no to będzie szukał tych swoich takich, aha tu mi wygodnie, to tu sobie wskoczę i tu sobie będę. Na ten moment, to, jest, to może być ok. Ale powiem jeszcze, a propos, ostatnie zdanie ostatnie zdania propo moich studentów, że u mnie, może to będzie antyreklama. Natomiast. Oni się ze mnie śmieją, że ja trochę terapeutycznie do tego podchodzę i nawet mówią, że tam mi powieszą tabliczkę terapeuta doktor Anna Michałowska i mówią... I ostatnio tak było, wychodzi studentka ode mnie z zajęć i u mnie często wychodzą z płaczem. Naprawdę. Ale to jest taki płacz wewnętrzny, taki, że coś poczułem, coś mnie tam dotknęło, to jest jeszcze dla mnie trudne, ale wracają i tak... No, miała pani rację. To trzeba było tak trochę otworzyć tam, I, to, i, 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 i moja studentka inna, która to widzi, a wychodzisz z lekcji od pani Michowski. no tam to dobrze, to, to, to wszyscy tam płaczą. No to rzeczywiście tego się nie spodziewałem, że tak, tak jest. No dobrze, mówisz, że to jest czasem trudne i niewygodne. No, ale to tak jest, że jak jesteśmy w komforcie, to generalnie. Nie ma rozwoju. Nie ma rozwoju, nie... ale też to jest trudne, bo to jest. wymaga tej odpowiedzialności za to, że tworzymy chyba siebie tak naprawdę. I wymaga nie? odwagi. Ja myślę, że to wymaga odwagi i to. Yy, yy. Bo nie, każdy ma, nie każdego stać na tą odwagę, bo właśnie po pierwsze, to co tu, to świetnie to powiedziałeś, że w strefie komfortu nic nie rośnie, nie ma prawa tam rosnąć, więc w procesie twórczym my musimy trochę sięgać głębiej, my musimy trochę otwierać te, te i, i poruszać te, te po prostu te, te fałdy, które gdzieś tam są zapomniane i tam dokopywać się. I jakby zadaniem, wydaje mi się też, właśnie pedagoga dobrego jest oczywiście w takim poczuciu stawiania granic i poszanowania tej drugiej osoby, ale wskazanie mu słuchaj, a może się tu przyjrzymy na przykład temu, że ten oddech, zobacz, on ci tam nie wchodzi tak, jak powinien, a oddech zawsze jest z emocjami połączony i oddech jest połączony z ciałem. Jeżeli ja widzę, że jest coś zablokowane w ciele, na przykład klatka piersiowa, no to ja mam za zadanie wykonać taki, takie ćwiczenia, żeby tą klatkę poruszyć. Jeżeli to się nie udaje, to znaczy, że tam jest już głębsza praca. I ja na przykład mówię, odnoszę się wtedy, mówię, słuchaj, no. A może na przykład do psychologa pójdziesz? No I, tak, no bo jeżeli ktoś jest cały czas spięty, no tak, to Tak, I ma może, wręcz to... napięte, tak. to, więc jakby właśnie dlatego, dlatego o tym mówię, że praca z głosem jest pracą taką właśnie terapeutyczno-rozwojową, bo, bo tu się, tu pracuje wszystko: pracuje ciało, pracuje oddech, pracuje emocje, pracuje umysł. No dosłownie wszystko, więc jeżeli jakaś, jakiś element w, tym, w tej układance, jest zablokowany, no to nie będzie tej harmonii, nie stworzymy czegoś takiego, co będzie satysfakcjonujące dla tego wykonawcy, który nad tym pracuje. Więc dlatego ta praca dla mnie jest taka holistyczna, właśnie, taka, taka z takim podejściem aż, aż odpięty do, do czubka głowy. Zresztą proces, jakby proces pracy nad głosem, jest procesem psychofizycznym. To nie jest tylko proces fizyczny, tylko że ja tu buzię otworzę w taki sposób samogłoskę tak, a, a, zem, a żuchwa tak, a tu. Bo, bo to nigdy nie będzie to nigdy nie będzie satysfakcjonujące. No, mhm. także, to, także to idzie idzie bardzo, bardzo tak głęboko. Mhm. No i tak, przechodzimy znowu do tej medytacji. W jaki sposób medytacja robi dobrze na kreatywność człowiekowi? Znaczy, medytacja, najpierw może bym zaczęła od tej formy wcześniejszej, czyli tak zwanego mindfulness, czyli tej uważności. No właśnie, tak. mhm. To Jasne. jest uważność. To jest bardzo modne dzisiaj no pojęcie. Tak, modne, i to jest ale jest i tak, takie sprane trochę już, tak? Trochę się sprane, zrobimy. tak. Zgadzam się z tym. Natomiast yy, dla mnie yy, uważam, że czym jest uważność? Jest kontaktem ze sobą. To jest to, że możemy przez dwie minuty usiąść i zauważyć w ogóle, co, się w tym, co, tam, co, tam, co za piłka lata nam w tym mózgu, że jakaś się, się myśl pojawia i po prostu ją traktować na zasadzie, okej, okay, to się pojawiło. Ja to sobie obserwuję trochę jak chmury, które są na niebie, yy, i, ona, i, i, i tego nie oceniam. I teraz tak, uczymy się po pierwsze komunikacji. Co ja w ogóle mam w głowie, co ja w ogóle mam w sercu, czy ja w ogóle mogę usiąść, bo to też jest pierwsze pytanie: czy człowiek jest w stanie w ogóle usiąść te, na te dwie minuty i już nie, nie ma potrzeby y, robienia czegoś, y, czy. czy Skrolowania. Nie wiem, że tam coś muszę zrobić i, i, jest, i jestem też w tej przestrzeni w, w czasie przeszłym, w czasie przyszłym, bo albo myśli o przeszłości, a nie zrobiłem tego, a, nie, a jeszcze muszę zrobić to, jeszcze muszę zrobić a to. A ten to mi powiedział to, czy tam. Dokładnie, a uważność jest byciem w czasie teraźniejszym. I to jest bardzo trudne, ale to jest jedyne miejsce, w którym po pierwsze jest ta twórczość, jest kreacja, bo jeżeli my się z tym skomunikujemy, to możemy y, z tego zasobu skorzystać. I to jest też bardzo trudne, bo ludzie niestety nie chcą się ze sobą komunikować, bo boją się, co tam odkryją na przykład, albo boją się, co, co, tam, co tam się jeszcze u mnie w środku dzieje. No tak, to ja, ja rozumiem, że to jest takie przejście na taki etap, bo większość ludzi myśli, że y, moje myśli to ja. Tak, tak, nie? tak. A tutaj mówisz o przejściu na taki poziom, że jesteś w stanie obserwować tak, swoje myśli. Tak. I teraz. My nie jesteśmy swoimi myślami, dlaczego? Ponieważ myśli to jest jakiś zbiór e, pewnych przekonań e, i, i to nie muszą być przekonania o nas samych, o tym kim ja jestem. Bo jeżeli ja na przykład dzisiaj po, powstaje we mnie myśl, ale jesteś brzydka, bo na przykład mogę mieć taką myśl. Czy to jest prawda o mnie? No może być to prawda, ale nie musi. Więc to nie, ja się nie powinnam z tym identyfikować, prawda? Albo, ale dzisiaj no, będę miała zły dzień. No tak, bo jest ponuro, pada. Bo jest ponuro. I taka myśl przyszła do mnie. Ona jest, no, i, I co jeszcze? I mało tego, to, to chcę, tylko skończę jeszcze tą myśl, powiem, yy, co to dalej robi. Natomiast po pierwsze, to nie musi być, prawda? To jest coś, co ja po prostu zbudowałam sobie na przykład przez lata, że no tak, no bo jak była tak, taka pogoda, no to ja zawsze się czułam źle, no to ja dzisiaj się będę też czuła źle. Ale jak ja będę podążać za tą myślą, to co się wtedy będzie we mnie działo? Też to jest bardzo ważne, żeby to poobserwować. No to są reakcje później, chemia po to prostu. To są reakcje chemiczne, bo nasz mózg jakby nie odbiera tego, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, tylko on zaczyna Reaguje właśnie reagować. Dokładnie tak. I nasze ciało zaczyna, albo powstaje kortyzol, że na przykład jak jest jakaś myśl negatywna, to ja się zaczynam źle czuć w ciele, zaczynam się spinać, ciało się zaczyna spinać. Więc to, więc to w tej procesie też twórczym jest bardzo istotne, żeby właśnie rozpoznawać to, yy, oddzielać to. Mało tego, ten krytyk wewnętrzny, który też nie musi być naszym głosem, to są nasze myśli. I mówi: Nie no, beznadziejnie to dzisiaj zrobiłaś. No w ogóle co to za w ogóle piosenka? Przecież kto, to, kto tego będzie w ogóle słuchał? Przecież matko jedyna, przecież to w ogóle... a ten tekst to się w ogóle już do niczego nie nadaje. Przecież ja też mam takie myśli. One do mnie przychodzą. Ja nie jestem oderwana od rzeczywistości, tylko później aha, dobrze, ale. Z czego płyną te myśli? Czy to są moje myśli? Czy ja? Czy ktoś mi tak powiedział, że ta muzyka jest taka słaba i brzydka? Nie, no, słyszałam, że jednak się innym podoba. Aha, no dobra, to, to, to w takim razie o co chodzi? Więc ja wtedy jestem w stanie wybrać. Dobra, to ja się nie przyklejam do tej myśli, ja się z nią nie utożsamiam. Ja chcę bardziej się ze sobą skomunikować i, i, i wierzyć w siebie. Znaczy, my myślę, w naturze człowiek jest piękny, jest wspaniały, ma piękne, czyste serce, ja tak wierzę. Natomiast to wszystko, właśnie te opakowania, które my sobie ładujemy, to są jakieś, to są nasze negatywne doświadczenia, to są lata naszych, nie wiem, naszego dzieciństwa, które było trudne i tak dalej, i tak dalej, naszych przekonań, które gdzieś tam nawet rodzice o nas mówili, nie, 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 no ty to w ogóle się do niczego nie nadajesz. I później to idzie z nami przez życie i mówię, no nie, no to ja się do niczego nie daję, ale, ale jak to się do niczego nie nadaje? No przecież, no kurczę, no jest, no Chodzisz, ale się... Żyjesz, tak. nie jest tak źle, nie? Właśnie o to chodzi, więc dla mnie yy, osobiście jest to piękna praktyka, którą, z której możemy korzystać i, i trochę to odczarować, bo właśnie tak jak tu jest powiedziane, że to jest wyświechtane, już jest taki wytarty ten slogan, że uważność na nas, to ta uważność, no, a w ogóle afirmacje, weź, afirmujesz, przecież afirmujesz, przez to jakiś badziewień, nie w to nie można wierzyć w ogóle. Prawo przyciągania, jakieś Prawo przyciągania, głupie filmy Prawo przecież nie? to jest tak jakiś... Jakieś new o to chodzi. I ale, ale to i, działa tak po prostu, to działa. Ja no. myślę, że ludzie, którzy negują to... to to są ludzie, którzy jeszcze się nie odważyli tam zerknąć, bo, bo być może się okaże, że aha, że jak ja tam za... no, zrobię te trzy minuty uważności i, i zobaczę, że to działa, to wtedy się przekonają. Myślę, że, że taka nasza brak otwartości na, 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 na różne rzeczy i na no, taki znowu szacunek tak? do, do, do różności, do różnych, do różnych technik, do różnych jakichś tam sposobów, prawda? więc to no, mi, mi to po prostu bardzo, bardzo działa. Robiąc takie ćwiczenia z mindfulness, mm -hmm. czy medytację, no to też tworzymy generalnie i siebie tak. i swoje wnętrza przez tak, to bo zmieniają też tworzymy się te myśli. Nasze, tak, nasz tak. świat przez to, nie? Tak jest, tak jest. No i harmonizuje się to wszystko, prawda, że czasem jest tak, że yy, tak, dokładnie tak, że my yy, i też w to wierzę, no to są moje jakby spostrzeżenia, ale że poprzez nasze, zmianę naszego myślenia, właśnie która się też dzieje właśnie dzięki takim technikom, my budujemy swoją rzeczywistość inaczej. My możemy sobie powiedzieć: Okej, okay, moja mama i mój tato mieli tak y i na przykład oni nie wierzyli, że coś się może wydarzyć, ale ja mówię nie, a dlaczego u mnie się to ma nie wydarzyć? Bo zmieniam sposób myślenia i zaczynam też, jak zmieniam sposób myślenia, zaczynam to przyciągać. I to, są, i to jest ten punkt styku, taki trochę inny w, w moim wnętrzu, prawda? Y na który ja sobie pozwalam. Ale to też działa w negatywną stronę. Tak, znaczy wszystko, wszystko jest jakby o nas, tak? To, co się dzieje w naszym życiu, to jest o nas właśnie i, i czasem jakieś decyzje podejmujemy y, nieuświadomione nawet, a później się okazuje, że coś się dzieje w naszym życiu i, i nagle jesteśmy zdziwieni, że to się dzieje. Aha, ale dobrze, no ale wcześniej przyczynowość skutkowa była taka, a nie inna, prawda? O tym też mówi, ja już nie chcę wchodzić w filozofię, ale o tym też mówi mechanika kwantowa. Dzisiaj no to wchodzisz, jest... wchodzę. wchodzisz, nie, mamy o tym, jeszcze o dużo miejsca na karcie. O tym mówi fizyka kwantowa, która jest tak bardzo teraz popularna. I to jest świetne, dlatego że my możemy już korzystać z ogromnej, potężnej wiedzy. Ja się nie będę tu wymądrzać, bo się bardzo na tym nie znam, ale właśnie to, ale, ale właśnie to myślenie, że, że skutek poprzedza przyczynę, czyli, ja, czyli to, że ja już myślę tam, to już co, wizualizuję, bo to też w wizualizacjach na przykład jest tak, że wizualizuj swoje życie, jakie chcesz mieć, jakie chcesz osiągnąć, to już się. I, I czuj się już tak, jakbyś to osiągnęła, to już to osiągnęłaś. Ja powiem szczerze, bo to sprawdziłam na, na swojej skórze a propos właśnie nagrywania płyty i bycia w studio. Ja naprawdę to wizualizowałam. Ja wizualizowałam dokładnie, jak się czują ka każdy muzyk. No ale to jest, myślę, co mówisz kluczem, że to uczucie jest ważniejsze niż sam obraz. Tak, tak, tak. Bo to musi być połączone właśnie. To, to dlatego też afirmacje dla niektórych nie działają. Bo jeżeli tak, ja są mówię tylko sobie, słowa. tak, ja mówię, A nie no, wierzę w to. Będę, mam dobry dzień, ale myślę sobie, nie, no, ten dzień jest taki w ogóle beznadziejny. No to nie, no to w ogóle się nie uda. To w ogóle nie jest połączone. Nie jest podłączone do tego, do tego prądu. To, to jest inne gniazdko zupełnie. Więc tak, to jest, to jest bardzo ważne, że w tym muszą być uczucia tej wiary. To jest wiara w to też. No ale to właśnie też i fizyka kwantowa. Ale wracamy znowu do Biblii, tak? Cokolwiek mhm. wierzyć będziecie, nie, to się wam Zde to stanie, tak? Wszystko jest właśnie o tym, tak. Tak, dokładnie tak. No i w ogóle to, co się teraz mówi o tym, no już tak wchodzimy głębiej, ale o tym, o tej energetyce co się mówi, że wszystko jest energią, tak, że to są fale, głos i każdy dźwięk też jest wibracją też powstaje poprzez, tak mówiąc, z fizyki, właśnie z akustyki dźwięku że to powstaje poprzez poruszenie jakichś strun czy fałd głosowych i powstaje dźwięk o konkretnej częstotliwości. Tak? Wysokość dźwięku jest związana z częstotliwością tego dźwięku i one są różne. I to jest bardzo ciekawe, że na przykład, no w ogóle to jest coś, co ja bym bardzo chciała robić. Nie wiem, myślę o tym bardzo tak głęboko, żeby właśnie pracować trochę terapeutycznie z dźwiękiem, bo ja wiem, że jest muzykoterapia i tak dalej, ale chodzi właśnie o wykorzystanie tej. Tych wibracji, które możemy sami stworzyć poprzez dźwięk w swoim ciele, bo to ciało jest y, zaczyna nam wibrować tak, jak wibruje nam dźwięk w ciele i my sami jesteśmy w stanie się wprowadzać właśnie ten stan, taki nazwa to medy medytacyjnym, ale to, nie, to jest tak może za dużo, za dużo powiedziane, ale w stan, w którym my czujemy się dobrze, że, że też czujemy to swoje ciało. Ja też tak robię ze swoimi z studentami, że mówię: Słuchaj, zamknij oczy, nawet zatkaj uszy i śpiewaj ten dźwięk, wibruj tym dźwiękiem, tak jakby on Cię wypełniał całą. Czy całego. I oni czują takie, jejku, poczułem to, że ja mam tu, tam coś i, i, i to w nodze poczułem. To jest, to, to, to jest fascynujące, że, że, że no wszystko jest tą gdzieś tam energią, wibracją i. No tak, to, tak to, to nie są żadne znowu nie wiadomo jakie czary i. To jest i, naukowo udowodnione tak, to oczywiście, już nie No, bo nam w szkole mówili, że o, atom, elektron to taka kulka jest, a to ta tak. żadna tam kulka, tam po prostu są wiry energetyczne i tyle. Tak. I dlatego to jest niezniszczalne, bo energii nie da się zniszczyć. Tak. Można ją przekształcić. I no, teraz tylko, można wchodzić jeszcze w nie? dyskusję, dlaczego, na czym polega tak zwana wyższa wibracja i niższa. <noise> tak? Że coś wibruje wyżej, a coś niżej. Na, o co tu chodzi? Ale to już zostawiamy może naukowcom, żeby też to rozkminiali. No tak. No, naukowcom teraz to trudno wierzyć, bo przecież w ogóle cała historia nauki to historia wielkich pomyłek. Tak, generalnie. Tak, tak, tak. A dlaczego? Ja wiem dlaczego. Aha, dlatego, że tam nie ma czucia. Chodzi o to, że my bardzo na piedestale stawiamy umysł, właśnie Aha, i, i, no tak. i tą naukę, umysł, i myślimy, że przez to rozwiążemy różne rzeczy, a okazuje się, że właśnie nie. Okazuje się, że nauka nie może dotrzeć wszędzie. To, co dociera wszędzie, to jest to, że ja to czuję, coś, co my nie jesteśmy w stanie y, y, wytłumaczyć, ale czym jest ta intuicja, czym jest ten wewnętrzny głos, bo to też jest w twórczości, to też jest, w, że my tworzymy z jakiejś intuicji, z jakiegoś pragnienia. Kto to wytłumaczy? I tak naprawdę to jest wydaje mi się sedno tego, że, że, że ludzie jak zaczynają czuć, to zaczynają no, wchodzić głębiej, wchodzić jakby w jakąś tam swoją powiedzmy prawdę. Ale ty też mówisz o literaturze, czytasz różne rzeczy tak. z tej dziedziny. Polecasz coś swoim studentom? To, co jest ostatnio dla mnie istotne, jest przepiękna książka i uważam, że każdy, naprawdę polecam, to jest, to w ogóle autorem jest Gabor Mate i to nie jest jedna książka, ale zaczęłabym od Kiedy ciało mówi nie, dlatego, że my naprawdę potrzebujemy, a propos tego czucia, o którym mówiłam wcześniej, skomunikować się ze czuciem i, I z tym, co ciało do nas mówi. Bo ciało do nas mówi wszystko, jak się okazuje, dlatego że niektórzy twierdzą nawet, że mózg jest ciałem, że ciało jest mózgiem, czy, czy, czy jakby robią tutaj znak równości, bo często ciało wcześniej wie, tak jak te zwierzęta, które już już czują, to to ciało nasze już nam coś sygnalizuje, co jest na przykład w naszym środku. No tak, ale na przykład y, okazuje się, że podobno nawet w wielitach mamy komórki takie jak w mózgu neuronalne, i Dokładnie. teraz nawet po angielsku się mówi gut feeling, tak, nie? Czyli, tak, tak. czyli to takie uczucie w brzuchu, nie? Że, tak. że coś czujemy w trzewiach. W trzewiach. Mówi, Dokładnie nie? tak, a mało tego jeszcze słyszałam o tym, że w sercu mamy podobne tak, y, y, jest... komórki, y, te właśnie też tak. i i. Podobno sygnał, y, jak, jak biegną sygnały w dwie strony, to podobno, co jest w ogóle fascynujące dla mnie, 90% sygnału biegnie. Najpierw z serca do mózgu, a nie odwrotnie, a tylko 10 z mózgu. Czyli my, jak komunikujemy się z tym sercem i idziemy, ja to lubię tak mówić, że poruszaj się z pozycji serca, czyli czuj, to wtedy to się zaczyna układać, bo, bo skoro to wychodzi wszystko jednak z serca, bo mówi się też o tym, że no, wchodzimy jednak na ten temat, że, że serce ma bardzo to duże pole no tak, energetyczne tak, jest znacznie silniejsze jest silne, niż mózg. Jest silniejsze niż mózg, no to jeżeli ono będzie kierowało naszym życiem i będzie te, te, będziemy te fale dopuszczać do innych elementów, najpierw do mózgu i do ciała, no to to jest fascynujące. Ale właśnie wracając do książek, bo znowu dygresja, Kiedy ciało mówi nie, Gabora Mate. Jego chyba też na YouTubie sporo rzeczy można bardzo, obejrzeć. tak, tak, tak. W każdym razie on właśnie doszedł do tego, że tak naprawdę to, co jest dzisiaj odkrywane, to, że większość chorób, to, z czym my się zmagamy, ma podłoże emocjonalne. Dlaczego to jest dla mnie ważne i dlaczego ważne, że jest dla, dla moich studentów? Dlatego, że to właśnie, jak się okazuje, emocje są tą... Istotą, którymi powinniśmy się właśnie zająć na, najpierw, czyli sprawdzić, aha, dobrze, czyli jeżeli moje ciało jest, na przykład czuję się pobudzone albo jestem zirytowana, to dlaczego ja tak jestem? A jeżeli jestem zirytowana przez rok, dwa, trzy? To, co tam się dzieje z tymi moimi, moimi emocjami, i my czasem potrafimy to w ogóle zamknąć ten, i powiedzieć: Nie, nie, ja nic nie czuję, ja już I, i to ciało w pewnym momencie przestaje nam dawać te sygnały delikatne, i zaczyna się robić choroba z tego, na przykład, bo, bo, bo nie posłuchaliśmy go wcześniej. Dla mnie, jako osoby już takiej, no, której który, ta, ta część też zdrowotna jest bardzo istotna, bo młody człowiek się może tym nie zastanawia, ale, ale ja myślę sobie: Kurczę, ja chcę mieć uporządkowany ten temat moi, moi, moich emocji, no bo ja na przykład nie chcę chorować za chwilę, nie wiem, nowotwory. Mówi się o tym, że nowotwory są chorobami psychosomatycznymi. No to jest wynik stresu. I to jest wynik generalnie. stresu i właśnie tego, że ten stres jest zakumulowany po prostu w ciele. Cieszę się, że ta świadomość zaczyna przychodzić do nas, że my zaczynamy to, to poszukiwać, te, te, tych rozwiązań właśnie głębiej. Co bym mogła jeszcze wymienić? Wszystkie książki Brenne Brown o odwadze. My też potrzebujemy odwagi, ale takiej odwagi, która się rodzi we wrażliwości, właśnie, że ona o tym mówi, że odwaga jest od, wrażliwością pokazania siebie. Że nawet jak ja wychodzę do świata, no mówiąc już też tak w procesie twórczym, do, wychodzę ze swoim e, i, i stawiam ten pierwszy krok, i trochę nie mam tej wygody, że aha, no nie wiem, czy ktoś to kupi w ogóle, czy ktoś to w ogóle, kogoś to będzie interesowało, ale, ale stawiam ten krok, bo, bo, bo to jest ta moja odwaga, że, że, że okej, okay, że, że, że staję przed tymi ludźmi trochę naga. I zobaczymy, co się wydarzy. Więc to, to też są takie piękne i myślę, fajne lekcje, z tego można odebrać właśnie w takim procesie właśnie twórczym, takim dojrzewaniu sobie do swojego komponowania czy do swojej twórczości. Parę razy wspominałaś o podcaście, też Back to the Trees <gry> tak, i z... też znowu do, do korzeni. tak? tak po z... co ci ten podcast jeszcze w tym wszystkim, weź mi powiedz. W tym, jeszcze w tym wszystkim. Ja właśnie lubię gadać, ja lubię gadać i wydaje mi się, że to, co się we mnie rodziło i to, co we mnie było w tej, w, podczas tego właśnie, y, podczas tej mojej drogi Back to the Trees, posta, powstawania płyty, tego było tak dużo, że tego nie można było zmieścić tylko w piosenkach. No po prostu myślę sobie, no kurczę, ale jeszcze tego człowieka bym chciała tu pokazać i, i on, on tak fajnie mówi i inspiruje. Dlatego ci ludzie, którzy są też u mnie, a też ideą moją jest zapraszanie też tam fajnych y, osobistości, i mówię, kurczę, i skoro ja rozmawiam z tym człowiekiem i on mnie tak fascynuje i w ogóle tyle z niego czerpię, to czego nie dać tego światu? To jest po prostu, to, to nie można tego nie dać światu, i to, to była moja intencja. A to, że ja też tam czasem jakąś tak zwaną solówkę wykonam, czyli solowy podcast, bo akurat coś mi tam siedzi pod tym moim sercem, i myślę sobie, no dobra, to, to może o tym powiem. I. To, 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 to wyrażam I, i też cały czas to jest z intencji takiej, żeby to inspirowało. Wiem, że tego moi, moi studenci słuchają. Oni naprawdę z tego czerpią, bo oni widzą tu panią profesor, która też jest prawdziwa i gadająca, ale tu nagle trochę mają tak mnie w, szerszy, w, szerszy, w szerszym koncepcie jakimś takim, że mogą sobie to... Okej, okay, ona mówiła o tym, ale tu tak... Hmm, a ona też to tak ubiera w takie słowa. No i to tak jest. No, ale to było dla ciebie jakąś taką wyjściem poza strefę komfortu ten podcast? Czy nie było. zupełnie? Było. Y, ponieważ była to mimo wszystko dla mnie inna formuła niż śpiewanie na przykład i y, wiemy o tym, y, że y, pomimo tego, że ja lubię gadać i wydaje mi się, że umiem gadać, to czasem y, na przykład jak słucham tych pierwszych podcastów, myślę, Boże, to wszystkie te zajęcia knięcia to, i i to był taki oje, na no zaraz ktoś to będzie oceniał, ktoś to schejtuje i że ja w ogóle robię to tak czy tak. I myślę, ale no i to było takie wyjście z tej strefy komfortu, a w ogóle wyjściem ze strefy komfortu było to, że ja naprawdę tam się pokazuję prawdziwie, ja tam naprawdę mówię i te moje przemyślenia, zresztą tak jak dzisiaj podcast, on jest po prostu szczery i, i, i wiem, że nie wszystkim się to będzie podobało, bo nie każdy taką prawdę chce przyjąć. Mój tato kiedyś mówi, powiedział tak, mówi, no wiesz, no ty tam tak, tak mówisz, no może tak zachowaj tak dla siebie, tam troszkę, no nie musisz tam wszystkiego mówić, no. Więc ja wiem, że mm, to jest ta odwaga moja i też wychodzenie ze strefy komfortu. Ja mówię, ale ja chcę o tym mówić. To nie chodzi też, że jestem ekskibicjonistką, ja teraz będę coś, ale wydaje mi się, że jak ktoś może mieć podobnie, no to może sobie coś z tego wybie odbierze. Mhm. Tak, mam wrażenie, bo mówisz o tych korzeniach, i tak jak rozmawiamy, to tak sobie myślę, że trochę ciężko z tym, bo te korzenie coraz bardziej tracimy. Nie, nie masz takiego odczucia, że nam odpiłowują te korzenie, tak? Ciągle? Tak, bardzo mam takie odczucie, ale dlatego my musimy szukać tych korzeni w sobie. My musimy szukać, ja też o tych korzeniach myślę sobie właśnie o naszych, o moich przodkach, o mojej rodzinie, ponieważ, jak ja to rozumiem, każdy z nas ma jakąś historię, historię rodzinną i to często są Niełatwe historie. Myślę, że w każdej rodzinie jest jakaś historia trudna, która jest jakimś tematem tabu, i to, co jest ważne dla mnie w tym procesie, właśnie powrotu do siebie, jest to, żeby tego nie negować, żeby to przyjąć, żeby to zaakceptować, uszanować, w ogóle poznać czy uświadomić, co było w mojej rodzinie takiego, że ja na przykład dzisiaj postępuję albo robię tak, jak robię. To też było takie. Y odkrycie w tym siebie, że na przykład moja lękowość, która była wcześniej, z czego ona mogła wynikać, prawda, jakby pokoleniowo, bo my wiemy dzisiaj, epigenetyka o, to, o tym z kolei mówi, że mamy przekazywane traumy transgeneracyjne, takie pokoleniowe, że nawet nam się wydaje, że, 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 nie wiem, mamy problem z poczuciem na przykład, odrzucenia i pomimo tego, że w naszym życiu nie dzieją się takie rzeczy i wydaje się, no ale to jest jakieś w ogóle irracjonalne, to czujesz taki silny lęk przed Odrzuceniem, że nie jesteś w stanie tego w ogóle wytłumaczyć. I zaczynam, tak było u mnie, zaczynam sobie to dochodzić do tego, gdzie, gdzie tam się mógł pojawić początek albo źródło takiego uczucia. I, I to jest ten mój powrót do korzeni, ale właśnie, żeby tego później odciąć, nie odciąć, nie powiedzieć, dobra, to ja to zupełnie, bo ludzie się odcinają od swoich korzeni sami. Bo czują tak silny ból i tak często są zranieni w swoim życiu przez swoje korzenie, właśnie, że zaczynają się od nich, od nich odcinać. I, I co się wtedy dzieje z drzewem, jak odcina swoje korzenie? Ono przestaje żyć, ona, przest, ona, ona zaczyna spać, ona umiera, ona, No śpi, ludzie śpią, prawda? Ludzie, ludzie nie, nie żyją wtedy w prawdziwości. Więc... No, właśnie ta prawdziwość, bo można powiedzieć, że no. To co ta przeszłość nasza, ta przeszłość rodziny i tak dalej, to tak naprawdę y, to jest y, źródło tego kim jesteśmy tak, dzisiaj. Tak, a tak. no też wracamy do tego, czy w ogóle akceptujemy to kim jesteśmy. Tak. Tak, i, i to, to jest, myślę, że ogromna lekcja dla każdego z nas, ponieważ y, już nie mówiąc, nie sięgając jakby głębiej, ale nawet to nasi rodzice, którzy my jesteśmy dzięki rodzicom tutaj na świecie. I nawet jeżeli nasi rodzice nie byli doskonali, bo różnie bywa, i y, 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 y mogli nas bardzo poranić, to jednak uznanie tego, tak, mamo, ja jestem od ciebie, tak, tato, ja jestem od ciebie, daje nam poczucie tożsamości, ta, taką stabilizację w życiu, że Słuchaj, ja rozumiem, że ty mogłeś tak nie umieć, albo no nie dała, albo ktoś ci też tego nie dał. Nie, nie byłaś nauczona miłości, nie byłaś nauczona okazywania, uczuć i tak dalej, tak dalej. Ale właśnie to, to, że ja to uznam i powiem dobrze. Kocham Was mimo wszystko. I nawet nie to, że ja się spotkam teraz ze swoimi rodzicami, czy ktoś się spotka, tylko w sercu uznać, że, że to, jest mój, to, jest, to, jest, to jest mój background, to jest, moje, to jest właśnie ten mój korzeń. I wydaje mi się, że, że, że jak płyniemy później w życie z tego szacunku do tego, co się wydarzyło przed nami i z miłości, to będziemy budować dla siebie lepszą jakość życia i to będziemy przyciągać też lepszą jakość życia. Bo możemy cały czas na siebie mówić, a bo nie wiem, bo rodzice mi to zrobili, to ja dlatego taki jestem. I możemy się tak całe życie z tym boksować i mówić, nie, 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 no to, to, to po prostu ze mnie to już nic nie będzie, ja już nic nie zrobię, no bo ja tak miałem albo ktoś tam tak miał. No to też jest wygodne dość. siebie. Oczywiście. I to jest, to jest... Bo można powiedzieć, nie moja wina, to nie tak przede wszystkim jest to jest niedojrzałe, bo to mówi dziecko, tak mówi dziecko, że o tym mi to zrobiłem. Ja ja będę dlatego ja jestem taka, a ty mi to zrobiłeś. To, to płynie z takiego dziecka, ale mówię wewnętrznego, bo dorośli często też bywają dziećmi. No tak, słyszałem e... właśnie, że niektórzy zostają na tym takim poziomie sześcio, siedmiu, dziesięciolatka tak, do końca. Ta. I życia. to jeszcze zranionego. I to jeszcze zranionego, który właśnie mówi: Nie, 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 bo moi rodzice to mi to, a moi to. I on, on, i on tak zostanie na tym poziomie, bo doj dojrzewanie, o czym też jest bektu truth, czyli o drodze do dojrzewania, polega na tym, że ja w końcu biorę za to odpowiedzialność i mówię. Okej, okay, tak miałam, szanuję to, ale teraz chcę budować inne życie, ale w szacunku, nie w odcięciu. No, to tak, żeśmy poszli teraz w tak, psychologię. No właśnie. No, no, bo Filozofia ty, no, no, była psychologią. No, bo ty mówisz, że masz fajne życie. Mam fajne życie, bo życie w ogóle jest fajne. Ja w ogóle jest, jestem fascynatką życia i, i, i ludzi. I, I nawet jak czasem bywa niefajne, bo, bo różne rzeczy się dzieją, tak? Dotykają nas różne, różne historie, to ja tą fajność rozumiem przez to, że umiem sobie z tym, umiem to przetransformować. I umiem tak przetransformować, żeby było dalej fajne. <noise> czyli, żeby było dobre dla mnie, czyli jakościowe, czyli właśnie wprawdzie, czyli żebym już nic nie zamykała w sobie. Jakiegoś bólu, jakiegoś tam zranienia, tylko idę, transformuję i idę do przodu. No ale ty masz też taki komfort, że żyjesz ze swojej kreatywności. No mam ten komfort. Mam ten komfort, ale ta, ta ścieżka edukacyjna też jest, jakby daje mi tutaj duże, bo to nie jest, no to, to też jest kreatywność, tak, ale jednak to, to, że ja mam te etaty tak zwane, no to dają mi duże mm, dużą bazę i taką, takie poczucie bezpieczeństwa, natomiast... No też możesz robić to, co chcesz w i, tej artystycznej i powiedzmy... nie Mniej skępowana jest mm -hmm. ta działalność, nie? No tak, tylko, że ja też sobie to wypracowałam. To nie jest tak, że ja, bo niektórzy może tak do tego o, ona to ma to i to i ona to robi, tyle robi. Ja wiem, że to niektórzy Wkurza w ogóle, że ona. Jeszcze co ona wymyśli w ogóle może, a może by jeszcze coś nie wiem. Tu sobie wymyśliła jeszcze warsztaty znać swoją pieśń. A może jeszcze coś sobie wymyśli. A Jeszcze książkę napisze. Książ jeszcze fotografię. Przecież ja kocham, tak jak mówiliśmy na początku, jak kocham robić zdjęcia, nie umiem zupełnie, ale czuję, że mam dobrą. W sensie taką kompozycję i mam oko też do tego. I może do tego wrócę, a kto wie, czy tam wrócę, czy wejdę w to, w to może głębiej, żeby to rozwinąć. Ale to też jest praca. To jest też to, że ja mam jakieś marzenie. I zaczynam sobie to po prostu robić. No, i, i to robię, bo myślę, że ci ludzie, którzy, którzy się na to gniewają, sami może by chcieli, a, a tego nie robią, bo. No, bo właśnie, no, to już z nich sobie odpowiedzą, dlaczego. No, i takiego masz młodego studenta na przykład, i, i co mu poradzisz, jak on ma takie sobie życie stworzyć? Żeby hmm. miał satysfakcję i dobre życie i, i nie musiał się szarpać. Powiedzmy. Ja myślę, że, że ja bym mu powiedziała, słuchaj, bądź sobą, bądź przy sobie blisko, nie oglądaj się na ludzi, bo, bo tam bardzo łatwo jest zatracić siebie i, i, bo on robi właśnie to, o, patrz, a szczególnie w muzyce, zobacz, ona to zrobiła jeszcze tak, nie, nie, nie. I to wtedy nas zaczyna bardzo tak dewaluować, my się po prostu tak zamykamy w środku, jak te rodzynki się tam marszczymy I ja mówię, patrz, co masz przed sobą, wyznacz sobie azymut, który jest po prostu prosto z twojego serca. I wtedy przyjdą momenty, które sprawdzą cię, i przyjdą trudne rzeczy, bo w budowaniu sukcesu nigdy nie jest, budowanie sukcesu nigdy nie jest o tym, że zawsze jest po prostu świetnie, tylko to jest o porażce. Ale nawet jeżeli ty idziesz za sobą, tak mówię dalej, idziesz, idziesz za sobą, czujesz, że to jest twoja droga, masz swoje marzenie, trzymaj się tego mocno i nawet jeżeli upadasz, bo coś, bo okoliczności się tak złożyły, wstawaj i idź dalej za sobą. I osiągniesz poprzez to popełnianie błędów, o których też żeśmy mówili wcześniej, poprzez to, że, że ty wyciągasz nie tyle popełnianie, co wyciąganie lekcji z tych błędów, z tych trudnych okoliczności, bo można przejść przez trudną okoliczność i właśnie w ogóle z niej nie skorzystać, tylko powie no, aha, i być w tym ofierze i tym zranieniu, a ja mówię, dobra, jaka lekcja płynie z tego dla mnie? To było trudne dla mnie. To co ja mogę zrobić, żeby to przetransformowało? Jeżeli to zrobisz, no to nie ma wtedy przeszkód, żeby, tego nie, nie, żeby to nie szło do przodu. Wrócę też do tego, co ty robisz tak ogólnie i to się przewijało w naszej rozmowie. Ty mówisz, że to jest takie kobiece wszystko. Mm -hmm. Tak, kobiece. Wydaje mi się, że też poszukuję też swojej kobiecości bardzo i zaczęłam się przeglądać właśnie też w innych kobietach, które mnie fascynują. Kobietach, które są silne, w jakiś sposób też spełnione w różnych, jakby, że tak powiem, swoich dziedzinach, czy jako żony, czy matki, czy jako właśnie artystki, czy, czy jakichś w innych zawodach, bo wydaje mi się, że ja. Miałam taki obraz kobiety, która jest słaba, która wchodzi w to życie z lęku. I to też pewnie płynie o, o mnie rodowo, ale w ogóle, my kobiety, tak troszkę, właśnie nauczone na tych rączki, na kolankach, troszkę, że ja jestem taka, muszę, się ład, muszę ładnie wyglądać, ładnie się uśmiechać, a co mam do powiedzenia, to już nikogo nie będzie interesowało. Ja trochę wyszłam z czegoś takiego, a w ogóle mnie to nie interesowało. Ja bardzo chciałam widzieć w sobie również kobietę silną, która nie jest silną tą taką siłaczką, że ona bierze wszystko na, na bo przez taki etap też przeszłam, e, tylko kobietę, która jest kobieca, ale mimo wszystko jest niezależna, jest silna, taka, że potrafi sama o siebie zadbać. I nie potrzebuje, że tak powiem, w cudzysłowie mówiąc, nawet mężczyznę, tak? Oczywiście każdy z nas potrzebuje siebie nawzajem, ale żeby ona najpierw czuła się ze sobą dobrze, czuła się ze sobą bezpiecznie, czuła się ze sobą wygodnie, czuła się kochana przez samą siebie. I tak rozumiem też kobiecość. No dobra, a pierwiastek męski. Każdy, każdy, ma, każdy z nas no. ma, ale wydaje mi się, że to właśnie też musi być w równowadze, bo jeżeli ja. A, I teraz tak. Kobiety, myślę sobie tak, i to też, bo tak poruszyliśmy wcześniej ten temat rodowy, też taki systemowy, bo to jest ten nurt tej, tej takiej psychologii, ten, tych ustawień systemowych, i też, też tam jest o tej energii, właśnie kobiecej i żeńskiej. I my, kobiety, teraz tak powiem, co ja czuję, bo ja nie wiem, się w ogóle na tym nie znam, ale tak to czuję, że pomimo, bo, ponieważ. To się bierze też od nas tych czasów wojny, prawda? Kobiety zostawały same, mężczyźni szli na wojnę, a jak wracali, to też byli no, poturbowani, mówiąc, mówiąc tak delikatnie. I ta kobieta musiała stanąć w tej roli męskiej wtedy. w Polsce zwłaszcza. W Polsce zwłaszcza. To w Polsce było zwłaszcza. To jest... powstania, zsyłki tak, 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 i tak dalej. Tak. Więc tak ona dalej. stawała w tej męskiej energii yy, i ona stawała w tej sile, że ja teraz muszę wszystko, ja muszę te dzieci tam i siaty te będę nosić i coś tam. I my później pokoleniowo, to, bo to, to jest nasze mamy na przykład, to miały. One to po prostu miały, tak zwane matki polki. Tak, tak było. Yy, to by, I to się tak brało... Z, I tak mhm. jest. I to się brało z tej męskiej energii tej kobiety. I, ta, i to y, to mnie przestało interesować. Ja, ja już nie chciałam być w tej nierównowadze. Ja chciałam być tą kobietą, która jest sensualna, która jest kobieca, ale również zaradna. Ale nie, że, że tylko zaradna, a tu po prostu no, jestem tą matką Polką. Więc ja tej kobiecości szukam tej równowagi, takiej, która kobiety, która może być też eteryczna, ale z jednej strony z drugiej strony silna, która może mieć coś do, która może być ładna, piękna, mówię wewnętrznie, nie moje, bo piękna jest też w ogóle jakby określeniem każdy to rozumie inaczej, ale również mieć coś do powiedzenia i też nie narzucać się z tym, co mam do powiedzenia, tylko to jest taki właśnie równowadze i w balansie, więc ja tej kobiecości szukam takiej. Mhm. No to w, w, może wsadzę kij w mrowisko, bo, A, bo ja obserwuję na przykład takie y, inicjatywy, które są skierowane, powiedzmy, głównie do kobiet, mhm. czyli na przykład, no nie wiem, to na przykład polskie fotografki albo jakieś tak. tam. Y, y, nie wiem, inicjatywy, konkursy różnego rodzaju, czy, czy, czy jakieś granty, które są tylko to jest takie dla kobiet. Feministyczne nie? Takie, taki... takie, można powiedzieć, w pewnym sensie nawet wykluczające. Tak. Nie? Czy, jak ty na to patrzysz? Nie, czy to, to nie to... jest, uważam, dobre. Bo moim zdaniem to jest. Nie, to uważam, że to jest skrzyw... Tak, że to jest krzywdzące. Dla kobiet. Tak, to jest krzywdzące. No, dla mężczyzn również. To jest krzywdzące w ogóle, dlatego że znowu to jest z nierównowagi. Ja myślę, że w życiu powinien być balans. I to męskie jest ważne, i żeńskie jest ważne. I kobieta wcale nie musi krzyczeć, że ja jestem kobietą, i wy, kobiety, my się jednoczmy, żeby po prostu poczuć się tą kobietą. W ogóle tego nie, to nie jest moje. Ja w ogóle ten, ten feminizm, który my dzisiaj mamy, i te feminatywy, i to wszystko to, takie, że to my, my tak strasznie tym krzyczymy. Uważam, że trochę sobie tym robimy właśnie krzywdę, że, że znowu ci mężczyźni powiedzą, nie no. Znowu to idzie w nierównowagę i znowu w walkę między męskim no a żeńskim. Bo to nie a chodzi, chodzi o walkę, to chodzi, chodzi o, o miłość, chodzi o harmonię. Uzupełnienie. Tak, chodzi o to, żebyśmy się właśnie pięknie uzupełniali, że ja ci to, daję to, ty mi to. Ty nie krzyczysz, że ja chcę to, a ty nie krzyczysz, że ja chcę to i po prostu płyńmy w tym razem. Ja, ja tu bardziej tak to widzę. Mhm. No to pięknie to widzisz, no co mi się to podoba. <laughs> Zapytam Cię, bo wiemy, co już zrobiłaś, wiemy, co robisz. Chyba jesteś spełnioną w pewnym sensie kobietą. A co dalej? Jakieś marzenia do zrealizowania? Hmm. No, pierwszym, który mi się nasuwa i który jest chyba najbliżej, mam nadzieję realizacji, to jest właśnie ten mój warsztat Znajdź Swoją Pieśń. Ta formuła Znajdź Swoją Pieśń wzięła się właśnie z takich plemiennych znowu, wracając do plemienia, historii, kiedy w plemieniu właśnie młody osobnik ma za zadanie opuścić plemię i pójść do lasu i, i, i tam siebie szukać. Po prostu rytuał to kim jest. Jest taki rytuał przejścia i on tam zostaje naprawdę sami. To jest, podejrzewam, że to nie jest takie jak u nas w wieku 25 lat czy 4, tylko to jest w wieku 13 lat na na przykład, bo oni, to, oni wcześniej dojrzewają, inaczej to w ogóle rozumieją. Więc ja myślę, że jak ktoś przejdzie przez taką inicjację wejścia w dorosłość, no to później wraca, naprawdę nie ma problemów takich, po prostu dużo odchodzi tych problemów, które, które wynikają z nas samych. A, a te problemy z nas samych wynikają z braku świadomości tego, kim jesteśmy. I, i to się wzięło, wzięło stąd, to tak mówiąc bardzo, bardzo krótko. Chciałabym, żeby to był właśnie warsztat takiego Pracy z głosem, ale pracy z też dotknięciem tych czułych przestrzeni, dotknięciem poprzez oddech emocji, właśnie trochę mindfulness, trochę, trochę będzie jogi, bo też oczywiście ja nie mówię, że wszystko ja będę prowadziła, bo widzę to bardzo szeroko i widzę to. To widzę, że też prowadzą moje bliskie kobiety, które mają, że tak powiem, w tym zakresie swoje umiejętności i możemy się pięknie w tym uzupełnić. Ale bo też ja powiedziałam w podcaście, że to będzie dla kobiet. Ja myślę, że to nie będzie tylko dla kobiet, bo wiem, że są mężczyźni, którzy też tego potrzebują, są otwarci, żeby wracać do siebie, żeby wracać do swojego ciała, do poczucia swojego ciała, żeby się ze sobą integrować, żeby się ze sobą komunikować, więc ja bardzo takich mężczyzn zapraszam. To, to jest w ogóle fascynujące. A miałam doświadczenie w pracy ze studentami męskimi, że tak powiem, i wiem, ile tam jest wrażliwości, i wiem, ile tam jest schowanej wrażliwości, że oni właśnie na moich zajęciach. W całym, w swoim świecie tego nie pokażą, a przyjdą i tu tak oni chcą pokazać, to, pokazać tą swoją wrażliwość, bo naprawdę ją mają i, i, to, sw i to swoje serce, i się tak nieśmiało tak zaczynają przed, przede mną otwierać i, i, i mówić o rzeczach, które może nie powiedzą nikomu na przykład. Więc, więc ja wierzę w taką, taki rodzaj właśnie dochodzenia do tego, do tego sedna człowieka w środku. Więc ten warsztat. Bardzo, bardzo bym chciała podróżować, i te podróże chciałabym, żeby się też wiązały z warsztatami. Więc to będzie się wiązało również z, moim, z umiejętnością języka mojego, znaczy szkoleniem go w takim zakresie, żeby to było po prostu bardzo komunikatywne i żeby to, co ja mam w sercu, mogła wyrazić w innym języku. Więc to jest taki mój, może to jest cel bardziej niż marzenie, ale, ale jakby cel, który mnie doprowadzi do tego mojego marzenia, więc to, to mam tak na razie. No, oczywiście, tworzyć dalej, chociaż nie ukrywam, że czuję, że teraz coś się zamknęło, jakiś etap, i czekam, co się będzie otwierało dalej. Mhm. Jeżeli chodzi o płyty na przykład. No dobrze, to u nas na Facebooku, w naszej grupie skupionej wokół podcastu, wiem, że Wy jesteś w niej, mhm. to tam koniecznie wrzucaj te wszystkie rzeczy, które się będą u Ciebie działy. Dobrze. A na koniec mam do Ciebie pięć szybkich pytań. Mhm. Pierwsze, czyli Twoja własna, niesłownikowa definicja kreatywności. Życie. Bo życie z kreacją dla mnie. Jak żyjemy, żyjemy to kreujemy. Zresztą no nikt tak nie powiedział. To super. A jedna rzecz, która sprzyja kreatywności u Ciebie: miłość. A jeden morderca kreatywności: brak skomunikowania ze sobą. Mhm. Jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym. Wszystko jakby płynie w życiu codziennym z kreatywności, bo, bo nawet można zrobić pięknie kawę i podać ją ukochanej osobie i to jest kreatywne. Więc wszystko, co, co jest w życiu, jeżeli otwieramy się na kreację, czyli otwieramy się na miłość też i na życie, to wszystko będziemy robić pięknie z kreacji w życiu. Tak myślę. Mhm. A twoja rada m, dla słuchaczy: co mogą robić od dzisiaj, żeby rozwijać swoją kreatywność? Być wierni sobie i być przy sobie i skomunikować się ze sobą, bo oni to mają w środku. Każdy z nas to ma. Mhm. Pięknie. No to jak chcesz jeszcze na przykład fakultatywnie swobodną wypowiedź na temat kreatywności, to proszę bardzo. Dla mnie kreatywność i kreacja w ogóle jest życiem, jest ruchem do przodu i dlatego jest to bardzo silnie dla mnie połączone z komunikacją ze sobą, ponieważ ja, jeżeli ja nie mam tego tutaj uzmysłowionego, kim ja jestem. To nie będę żył też, to, to też nie będę, będę się, nie będę się odważał w ogóle do życia. Dla mnie stawianie każdego kroku jest kreacją. Kreacja jest dla mnie jakby tworzeniem właśnie nowego. Ludzie też rozumieją kreację jako tylko tworzenie jakichś dzieł sztuki albo muzyki. Natomiast dla mnie to, że ktoś wykonuje ruch do przodu, i czasem to jest na przykład właśnie ruch z, z miejsca wychodzenia z, ze strefy komfortu, to jest ruch kreacji, to jest ruch, ruch do przodu, ruch do zmiany czegoś. Czyli kreacja jest zmianą. Stanu obecnego, tego w czym jestem, kim jestem i jak mój świat w tym momencie wygląda, kreuje go w inny sposób, stawiając nawet ten pierwszy krok. No dobrze. Powiedz mi teraz jeszcze i słuchaczom, gdzie można słuchać, oglądać to, co ty robisz. Gdzie można Cię spotkać? Gdzie, gdzie jest spotkać? podcast? I w ogóle? Podcast jest na Spotify i na YouTube. Można, można odsłuchać. Podcast się nazywa Back to the Trees o życiu i muzyce. Również na Spotify są moje płyty. Moja ostatnia płyta Back to the Trees, ale też Snów pejzaże. Zachęcam bardzo serdecznie do, do, do odsłuchania. Ale oczywiście zachęcam też do kupienia płyty. No właśnie, gdzie można nabyć? Płyty można w zasadzie nabyć. Głównym takim dystrybutorem jest Agora. I oni to dystrybuują w różnych sklepach internetowych. W Empic.com również jest ta płyta. Kulturalny sklep to jest taki ich sklep agorowy, w którym tam chyba jeszcze można nabyć w ogóle płytę z moim autografem. Wydaje mi się, że zostało jeszcze jakieś kilka egzemplarzy. Tak, spieszcie że, się. Także się spieszcie. I y, płyta jest naprawdę piękna graficznie, więc ja ją polecam, bo, bo myślę, że takie patrzenie się też na nią i słuchanie tego, co tam jest w muzyce, jest bardzo spójne i, i piękne. Więc. A spotkać mnie można w Lublinie. Dobrze, słuchaj, no to prześlesz nam linki do tego mhm. wszystkiego i to damy w opisie, żeby można było sobie kliknąć. I cóż, ja Ci serdecznie dziękuję za tę rozmowę, było mi bardzo miło. Również dziękuję. Eee. Że mogłam się tak tutaj otworzyć i szczerze powiedzieć o różnych rzeczach. No cóż to, Agora, nie tak można powiedzieć. Tak. Słuchaj. No to jeszcze raz serdeczne dzięki słuchaczom, dziękujemy. Tak jest. I wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Tak jest, wszystkiego dobrego. Dziękuję.